Proszę Państwa, bardzo proszę już zajmować miejsca, wyciszyć telefony. Bardzo proszę też uruchomić tablety. Mamy już punkt 12. Ale spóźni się, bo z dzieckiem u lekarza jest. 82. sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim w dniu dzisiejszym i za czym dzisiaj zaczniemy procedować, jak to zwykle na naszej sesji. Zaczniemy od bardzo miłego akcentu. Dzisiaj uhonorujemy, przywitamy, poznacie Państwo znakomitych naszych sportowców, którzy przywieźli grat medali z różnych imprez, ale żeby nie pomylić niczego, to bardzo proszę pana burmistrza przybliży państwu, o jakie sukcesy chodzi, a dotyczy to przede wszystkim karateków i lekkoatletów, którzy są dzisiaj w bardzo szerokiej tutaj reprezentacji. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Dzień dobry Państwu. Tak, zaczynamy dzisiejszą sesję od bardzo przyjemnego wydarzenia. To jest tak, że jako absolutni liderzy samorządowej Polski, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, mamy wielką kompatybilność naszych sukcesów sportowych, które komponują sukcesami naszego samorządu i myślę, że to jest taka wartość, z której jesteśmy dumni, to jest mało powiedziane, bo szanowni państwo, za chwilę dowiecie się o sukcesie wyjątkowym, myślę, że dość historycznym. Na Mistrzostwach Polski tegorocznych halowych w kategorii zarówno seniorów, jak i młodzieżowców i juniorów U18, U20 przywieźliśmy grat medali, 8 medali, o których za chwilę powiem. Na dodatek mamy 3 dodatkowe medale, o których za chwilę również się dowiemy. Chcę powiedzieć, że we Wrocławiu, gdzie odbywały się Mistrzostwa Polski U18, U20 w kategorii w klasyfikacji drużynowej zajęliśmy, szanowni państwo, to nie żart, 3. miejsce oczywiście w Polsce, bo to jasno, wyprzedzając takie kluby przede wszystkim i takie miasta jak Warszawa, Poznań, Kraków i wiele, wiele innych, Bydgoszcz. Mówimy tutaj tylko o tych miejscach, które są mekką lekkiej atletyki, bo nie ulega wątpliwości, że tą mekką jest Aleksandr Łódzki. Zaczniemy może w kolejności od Mistrzostw Polski Seniorów w Toruniu, w zasadzie Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców do lat 23 i poprosimy Mateusza Rzeźniczaka. A już jest w Glasgow, tak? No tak. Dobrze, to ja tylko powiem, to poproszę pana trenera, też pana Dominika Kopcia. Szanowni państwo, Mateusz Rzeźniczak zdobył złoty medal na 400 metrów na halowych Mistrzostwach Polski w Toruniu. To, tak jak państwo widzicie, nie ma go, bo od 1 do 3 marca rozpoczynają się mistrzostwa, halowe mistrzostwa świata w Glasgow, na których Mateusz będzie nas reprezentował w biegu na 400 metrów, gdzie liczymy na, chociaż nie będzie to łatwe, na dobry występ w sztafecie 4x400, ale muszę powiedzieć, że przede wszystkim to, co jest najistotniejsze, że po wyleczeniu kilku zawodników, przede wszystkim myślę, że ta sztafeta ma spore szanse, a przede wszystkim również sztafeta mieszana, w której mam nadzieję, że Mateusz będzie reprezentował nie tylko barwy MKS-u Aleksandr Łódzki, ale barwy nasze reprezentacyjne i że oczywiście wierzymy w powtórzenie sukcesu sprzed
trzech w zasadzie lat, gdzie tak jak Państwo pamiętacie, sztafeta mieszana zdobyła złoty medal, sztafeta 4x400 mężczyzn była piąta, w związku z tym bez wątpienia Mateusz ma tutaj olbrzymie szanse na to, żeby reprezentując nasze barwy na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu zaprezentować się w sposób godny i taki, na który zasługuje lekkoatletyka Aleksandra Wołuckiego. Wielkie gratulacje. Wydarzę. Tak, proszę nie odchodzić. Zapraszamy Jakuba Brackiego, który można powiedzieć dwa w jednym zdobył na Mistrzostwach Polski seniorów brązowy medal w trójskoku, jak również srebrny medal w kategorii U23. Trenerem Jakuba jest Paweł Zrajkowski. Zapraszamy. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Proszę Państwa, teraz przechodzimy do Mistrzostw Polski we Wrocławiu. Na tychże mistrzostwach złoty medal w trójskoku zajął Patryk Banasiak, którego trenerem jest Leszek Lipiński. Bardzo serdecznie zapraszam. Tak, może tutaj poprosimy. To... Tak, mieliśmy konkurencje skokowe, w których wiemy dobrze, że mamy największe tradycje, również olimpijskie, a teraz przechodzimy do tych konkurencji, które, ale do skokowych za chwilę również wrócimy, a teraz mamy również Mistrzostwa Polski U20 we Wrocławiu. Srebrny medal w pchnięciu kulą zajął Tomasz Ośkiewicz, trenerem Robert Joachimiak. Od razu, jak widzicie Państwo, można się domyślić. Serdeczne gratulacje, proszę bardzo. I Robert, serdecznie. W tej samej konkurencji, w tej samej kategorii brązowy medal zdobył Mikołaj Gajda, trener Artur Belter. Chcę tylko powiedzieć, że Mikołaj, z tego co wiem, jest w tej kategorii chyba zawodnikiem o rok młodszym, w związku z tym myślę, że za rok będzie w optymalnej formie do zdobycia jeszcze czegoś większego. Gratuluję. A teraz przejdziemy do mojej ukochanej konkurencji. To skok wzwyż. Złoty medal na halowych mistrzostwach Polski U18 zdobył Michał Boczkowski. Trener Paweł Zrajkowski. No tak, ja teraz może nie będę wymieniał trenera, bo można się domyślić. Srebrny medal na tychże mistrzostwach w skoku wzwyż zdobył Dominik Zrajkowski. Muszę od razu powiedzieć, że z Dominikiem mam szczególne tutaj nadzieję, ponieważ tak się składa, że jest bardzo pewny siebie i kiedy rozmawialiśmy na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie, a to jest świetna cecha, to powiedział, że już jest gotowy na to, żeby pobić rekord absolwentów szkoły numer 3, który należy do mojej skromnej osoby od 39 lat. Za rok będzie 40-lecie, brakuje mu chyba 9 czy 10 centymetrów. Myślę, że jeśli nie w tym roku, to myślę, że w następnym, gdzie też Dominik jest młodszy w tej kategorii wiekowej, to musi się wydarzyć. Szanowni Państwo, a teraz coś, co jest też takie wyjątkowe, ponieważ ma charakter
czegoś, co jest związane ze szczególnym, ze szczególnymi takimi, można powiedzieć, cechami osobowościowymi, które decydują o tym, że ktoś chce, ma taką determinację walczyć o najwyższe laury, będąc już w wieku takim, gdzie tak naprawdę najczęściej korzystamy z sofy, z fotela. A tutaj mamy do czynienia z człowiekiem niesamowitym. Zapraszam, Andrzej Sud, szanowni państwo, w kategorii mastersów na Mistrzostwach Polski. Trener Leszek Lipiński w tej kategorii, słuchajcie państwo, to jest tak, złoty medal na 60 metrów przez płotki, złoty medal w trójskoku i srebrny medal w skoku o tyczce. To jest coś niesamowitego. Wielkie gratulacje. Ale nie, no teraz 65 i to wszystko w jednym. Ale to nie musisz dopowiadać, tylko teraz to ja proszę o tak, o może zabranie głosu w imieniu z wszystkich laureatów i wszystkich trenerów. Bardzo proszę, panie trenerze. Dziękuję. Jako pradziad tej dyscypliny sportu w Aleksandrowie, która liczy sobie już kilka latek, bo dokładnie 58, od roku 66, ślicznie dziękuję za wyróżnienia, za nagrody, dlatego, bo nie jest to powszechne, że lekka atletyka jest tak doceniana, jak w naszym mieście. I chciałem powiedzieć, że doceniamy to i staramy się spłacić ten dług, jak potrafimy najlepiej. Wydaje mi się, że na razie nam się to udaje. Chciałem tylko przypomnieć, że pierwszymi zawodnikami, którzy na arenie Polski odegrali jakąś rolę, była Halina Kamińska, ścigaczeska, która najpierw była mistrzynią czwórboju międzynarodowego, a później mistrzynią Polski juniorów skoków dal, oraz Krzysiek Klimko, rocznik 55, Halina rocznik 54, 12 września skończy 70 lat. To są, Krzysiek Klimko był biegaczem na średnie i długie dystanse, był mistrzem Polski w biegu przełajowym oraz na 3 km. Niestety wypadek na motorze przekreślił jego dalszą karierę w wieku lat 18. To są początki lekkiej atletyki, ale nie zawsze było tak w Aleksandrowie pięknie. W roku 81 miasto zdecydowało, że nie chce mieć lekkiej atletyki. I po różnych rozmowach cała lekka atletyka znalazła się w starcie łódzkim, gdzie byliśmy ponad 10 lat. I dopiero w roku 92 powstał MKS Aleksandrów, który potrafił stopniowo zapewnić coraz lepsze warunki rozwoju dla tej dyscypliny sportu. I zawodnicy, którzy wychowali byli przez aleksandrowskich trenerów, nie musieli uciekać się do zmian barw klubowych, tak jak Andrzej Grabarczyk, tak jak Tomek Ścigaczewski i wielu, tak jak na przykład tutaj Zdrajkowski Paweł, z tego powodu, że po prostu trenując lekką atletykę nie ma się pieniędzy. Lekka atletyka jest opłacalna na tym najwyższym światowym poziomie, a natomiast już niżej, niestety, jeżeli nie jest sponsorowana, to w tym momencie nie ma szans na to, żeby zawodnik jako senior mógł ją uprawiać na najwyższym światowym poziomie. I dlatego lekka atletyka w Aleksandrowie wychowywała zawodników, którzy zasilili praktycznie wszystkie dyscypliny sportu. Od piłki nożnej zacząwszy, poprzez karate, gdzie tutaj
kolega był wspaniałym skoczkiem w dalele, w tej chwili jest wspaniałym karatego, siatkarze i tak dalej, i tak dalej. I dlatego jeszcze raz powtarzam, nie jest to proste i nie jest to wcale tak we wszystkich gminach. Dlatego tym bardziej to doceniamy i za to serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Jak ktoś by nie wiedział, o kim mówił przed chwilą, to rozumiem, że o Damianie. Szanowni Państwo, to ja teraz poproszę. Czasami się zastanawiam, kto może dłużej mówić z nas o lekkiej atletyce, ale jednak trener jest bezkonkurencyjny. To może teraz zdjęcie wspólne. Nie zasłaniamy się. Bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że lato należy do nas, a taki tylko jedna odrobina gdzieksiu to nie znaczy się, że w Aleksandrowieckim lekka atletyka należy tylko do mężczyzn. Prawda jest taka, że po prostu trochę zabrakło szczęścia. W kilku przypadkach tam były kilka miejsc naprawdę i finałowych, i czwarte miejsce. Tak się zdarzyło, że myślę, że latem w tej sferze się poprawimy. I teraz przechodzimy tak już do wywołanego przez trenera przed chwilą do wywołanej dyscypliny kolejnej, w której mamy wielkie sukcesy. Ja może jednak zacznę od pani, bo to wypada. Mamy fantastyczną dziewczynę, która osiąga sukcesy na miarę międzynarodową. Zapraszamy Kaję Krzesłowską, która na Mistrzostwach Europy w karate tradycyjnym w Rimini we Włoszech zdobyła pierwsze miejsce w Fukugo, drugie miejsce w Kumite i pierwsze miejsce w Kumite drużynowym. Najlepsza zawodniczka generalnie w kategorii młodzieżowej na mistrzostwach reprezentujących. Prawda? Wielkie gratulacje. To teraz budując nas, tak, to była kategoria młodzieżowa. Teraz zapraszam Janka Sadowskiego. Również na Mistrzostwach Europy w karate tradycyjnym w Rimini zdobył pierwsze miejsce w kata indywidualnym, pierwsze miejsce w Enbu, drugie miejsce w Enbu Mix i drugie miejsce w kumite drużynowym i w kata drużynowym. Najlepszy zawodnik junior w 2020 roku. W trzecim roku. Wielkie gratulacje, Janku. No i teraz przechodzimy do tego skoczka. Szanowni Państwo, na Mistrzostwach Świata, tym razem w karate Fudokan w Belgradzie. Pierwsze miejsce w kumite indywidualnym, pierwsze miejsce w Enbu, pierwsze miejsce w kumite drużynowym. Najlepszy zawodnik Mistrzostw Świata. Damian Tomasik. Widzicie Państwo, wiemy, gdzie Damian pracuje, w związku z tym wszyscy czujemy się bardzo bezpiecznie. To może bardzo proszę w imieniu całej ekipy. W imieniu karateków chciałbym serdecznie podziękować za to wspaniałe wyróżnienie, które doda nam naprawdę dodatkowej motywacji do kolejnego działania. Pragnę przypomnieć, mimo tego, iż karate tradycyjny jest sztuką walki i sportem indywidualnym, to bez fantastycznej drużyny, bez wsparcia tej fantastycznej drużyny klubowych kolegów oraz koleżanek, rodziny bliskich, pana burmistrza również z władzami tutaj oraz radnych, nie moglibyśmy w pełni rozwinąć naszych skrzydeł. Dziękuję serdecznie jeszcze raz wszystkim i no co, tak trzymajcie. A my postaramy się dalej godnie reprezentować nasz Aleksandrów Łódzki na arenie międzynarodowej.
Trener jest? Nie, chyba trener nie ma. Okej, dobra. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Dobrze, to. To myślę, że teraz tak, bo... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wkroczyliśmy w bardzo podniosłym nastroju. Zwracam też uwagę przede wszystkim na to, że nie brakuje nam młodzieży, która chce fizycznie spędzać wolny czas, nie przed komputerem. To jest młodzież, która się spotyka, to jest młodzież, można powiedzieć, ze wszechmiar socjalizowana, co nie jest takie proste w tych naszych dzisiejszych czasach, gdzie młodzież spędza czas przeważnie zamknięta w czterech ścianach i realizuje znajomości raczej przez sieć niż osobiście. To jest bardzo budujące, że mamy taką młodzież, której się chce trenować, bo to nie jest wcale teraz takie wśród młodzieży powszechne. Proszę Państwa, w takim razie wracamy do obrad naszej sesji. Mamy drugi punkt, czyli sprawdzenie obecności radnych i bardzo proszę Państwa radnych, których tutaj oczywiście witam na naszej sesji, tak jak witam właśnie Pana Burmistrza, Pana Wiceburmistrza, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Panią Wiceskarbnik, Panią Mecenas, wszystkich naczelników, którzy przybyli dzisiaj na naszą sesję. I patrzę, pan Bartosz Zalega, gdyby mógł jeszcze, i pan Mieczysław Dominowski, też nie jest jeszcze potwierdzony. Bardzo poproszę pana informatyka, aby... Przykryła nam tablica. Za wolno podziałaliśmy. Dobrze jest. Teraz już mamy aktualną liczbę obecnych radnych. 19 obecnych, 3 nie... Nie, 18 obecnych. No tak, nie pasowało mi. 3 nieobecnych. Dziękuję. Mamy kworum. Dziękuję Państwu bardzo. Przejdziemy do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Na dzisiejszej sesji proponuję zasiadanie w tej komisji radnemu Pawłowi Stasiakowi, panu radnemu Romanowi Karasiakowi, panu radnemu Leszkowi Pierlejewskiemu i bardzo proszę o zgłoszenie akcesu do pracy w tej komisji. Radny Karasiak. Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Radny Paweł Stasiak. Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. I radny Leszek Pierlejewski. Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Bardzo proszę o potwierdzenie Państwa kworum. Mamy potwierdzone kworum. W takim razie przechodzimy. Kazimierz. A nie widzę, bo mi, przepraszam, mównica mi zasłania Kazimierza. Już jest. Dobrze. Mamy potwierdzone kworum. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad składem Komisji Uchwał i Wniosków. Dziękuję. 18 głosów za, 3 nieobecnych. Komisja została wyłoniona. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 80. sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim, która odbyła się w dniu 11 stycznia 2024 roku. I bardzo proszę Państwa o potwierdzenie kworum. Radny, a tak już, Kazimierz już, dobrze. I proszę o głosowanie nad protokołem z 80. sesji. Dziękuję, 18 głosów za, 3 nieobecnych. Protokół został przyjęty. I w punkcie 5. przyjęcie protokołu z 81. sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim, która odbyła się w dniu 15 lutego 2024 roku. I bardzo proszę Państwa o potwierdzenie kworum. Dziękuję bardzo i przystępujemy do głosowania.
Grabarczyk nie potwierdziła. Dobrze, dziękuję. 18 głosów za, 3 nieobecnych. Protokół został przyjęty. Dziękuję Państwu bardzo. I zapraszam teraz w punkcie 6 pana burmistrza do sprawozdania z działalności w okresie od 12 stycznia 2024 do 28 lutego 2024. Tak, szanowni państwo, w tych pięknych okolicznościach przyrody dzisiaj i tej ożywionej, i tej nieożywionej, chciałbym złożyć sprawozdanie i od razu zastrzegam, że postaram się, bo już wszyscy o to się boją, żeby ono było naprawdę krótkie, bo mamy dzisiaj rzeczywiście kosmicznie dużo punktów, a jeden wyjątkowo długi sprawozdanie z realizacji projektów unijnych. Większość rzeczy znamy, w związku z tym, jeśli chodzi o kwestie inwestycji, to w chwili obecnej wykonywane są prace już na ostatnim etapie, prace wykończeniowe budynku technologicznego Wodnego Placu Zabaw i prace związane z zagospodarowaniem terenu. Czas wykonania inwestycji, termin wykonania inwestycji to koniec marca bieżącego roku. Również realizowane są prace w przypadku Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj. To już jesteśmy na całkowicie też ostatniej prostej. To budynek, tak jak Państwo wiecie, o powierzchni prawie 1400 metrów kwadratowych. Szkoła zdecydowanie większa od tej, która do tej pory funkcjonuje. W chwili obecnej zostały już do realizacji tylko, to znaczy zostały zakończone wszystkie prace budowlane praktycznie. Mamy już jakby etap wyposażenia placówki i poszczególnych pomieszczeń klas lekcyjnych. Wykonawca uzyskał również pozytywne stanowisko Państwowej Straży Pożarnej oraz Sanepidu i złożył wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Jednocześnie bardzo dobrze są realizowane prace przy realizacji drugiej, jeśli chodzi o ten projekt, placówki, czyli Szkoły Podstawowej w Bełdowie. Zakończono w chwili obecnej prace związane z pokryciem dachu, docieplone zostały i pomalowane ściany budynku, wewnątrz rozprowadzona jest instalacja elektryczna. Wykonano tynki, na ukończeniu są prace związane z wykonaniem posadzek, rozpoczęły się prace dla wykonania rusztu sufitu podwieszanego. Wszystko wskazuje na to, że termin inwestycji, również realizacji inwestycji, zostanie dotrzymany, a to jest koniec lipca bieżącego roku. Realizowane są prace naprawcze w pasie drogi krajowej dla wykonania rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej 71 na skrzyżowaniu z ulicą Pabianicką w zakresie oczywiście budowy ronda oraz przebudowa infrastruktury towarzyszącej. Umowny termin zakończenia inwestycji to pierwsza dekada marca. Ja tu tylko wymienię, bo to są specjalistyczne rzeczy, które tutaj wynikają z jakby zaleceń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, bo jak Państwo wiecie, droga w dalszym ciągu jest w Zarządzie Dróg Krajowych i Autostrad i ona jakby można powiedzieć decyduje o odbiorze i o kształcie, już jeśli chodzi o kwestie szczegółowe tej inwestycji. Więc prace naprawcze obejmują wyfrezowanie, położenie nowych konstrukcji warstw bitumicznych na wschodniej i zachodniej nitce ronda. I tu mam jeszcze takie już specjalistyczne kwestie. Po pobraniu próbek i przeprowadzeniu badań przez Laboratorium Generalnej Dyrekcji, które zostały przekazane tutaj nam od strony wschodniej, mamy jakiś brak parametrów dla warstw ścieralnej i na podbudowie bitumicznej brak wymaganej grubości w miejscu jednego odwiertu. Dla strony zachodniej brak szczepności pomiędzy warstwami bitumicznymi i brak wymaganej grubości dla warstwy wiążącej i ścieralnej.
w badanym miejscu. Jeszcze tylko techniczna sprawa, że odbyliśmy takie spotkanie z 18 stycznia w Generalnej Dyrekcji, na którym ustalany został zakres wykonania tychże prac naprawczych. Dobrze, i teraz tak, jeszcze może tylko kwestia dotycząca z inwestycji, to w zasadzie realizowanych, to w zasadzie wszystko. Opracowaliśmy dokumentację projektową dla wykonania wymiany 500 sztuk opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Koszt opracowania dokumentacji to 37 tysięcy złotych. 15 stycznia została uruchomiona nowa gminna linia autobusowa, która funkcjonuje na trasie Aleksandrów Łódzki - Jastrzębie Górne - Zgierz. Linia ta została objęta również dopłatami w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i również objęta jest tutaj i obsługiwana jest przez przewoźnika Słowikoscy. Dziennie w dni robocze wykonywanych jest 11 kursów zgodnie z zawartą umową. Koszt wozokilometra wynosi 3,78 zł. Od 1 lutego zmienił się przewoźnik na gminnej linii autobusowej funkcjonującej na trasie Aleksandrów Łódzki - Wola Grzymkowa - Rąbień - Abekrzywiec - Rąbień - Łódź. Obecnie linia obsługiwana jest przez FKF. Na wniosek mieszkańców wprowadziliśmy zmiany w obowiązującym rozkładzie jazdy. Chodzi głównie o zwiększenie częstotliwości kursów, głównie oczywiście w godzinach szczytu. Po zmianie w dni roboczy bus wykonuje 19 kursów dziennie i dojeżdża na osiedla Teofilów, a nie jak do tej pory do ulicy Wersalskiej. Wprowadzone zmiany, tak jak zgodnie z wnioskami mieszkańców, mają przede wszystkim usprawnić, spowodować łatwiejszy dojazd do łódzkich szkół, zakładów pracy oraz zapewniają lepsze połączenie z łódzkimi liniami, z liniami autobusowymi i tramwajami. W styczniu i w lutym wpłynęło 614 wniosków o wydanie bezpłatnych biletów dla dzieci i młodzieży. Rzeczywiście ten temat cieszy się bardzo dużą popularnością. Koszty poniesione w miesiącu styczniu na bezpłatne bilety to 73 tysiące. Wydano 322 bilety na linie łódzkie. Na linie gminne to jest dużo mniejsza skala, 13 biletów. Temat, który dzisiaj będzie omawiany między innymi na sesji, w tej sprawie będziemy podejmować uchwałę, to jest temat związany z dojazdem do szkół liniami, których organizatorem nie jest gmina Aleksandrów. W związku z tym podjęliśmy działania, które umożliwiają w tej grupie osób ubieganie się o przyznanie uprawnień, doświadczeń rekompensujących koszty dojazdu. Przygotowany został projekt uchwały w tej sprawie. Wnioski będzie można składać do Ośrodka Pomocy Społecznej. Tak jak powiedziałem, na dzisiejszej sesji będziemy procedować projekt przedmiotowej uchwały. Kilka informacji dotyczących geodezji czy gospodarki nieruchomościami. W tym ostatnim okresie zakończono aktem notarialnym kilka sprzedaży lokali mieszkalnych, łącznie 5. Tutaj oczywiście to są sprzedaże z bonifikatą, kilka lokali, 3 lokale na ulicy Wyzwolenia. Przed bonifikatą to jest kwota 587 tysięcy, sprzedaż jest z bonifikatą 60%. Są jeszcze lokale na Daszyńskiego na kwotę około 100 tysięcy. Tu jest ta bonifikata dużo większa z uwagi na sprzedaż wszystkich lokali 90% i również lokalu na Kilińskiego też z bonifikatą 90%. Kilka przetargów, które zostały rozstrzygnięte. Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej o powierzchni 1697 m2 w Rąbieniu AB na ulicy Zagajnikowej. Cena wywoławcza 350. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 353 tysiące złotych. Mamy kilka dużych rzeczywiście sprzedaży, które będą rozstrzygane przetargi.
To jest Bróżyczka Księstwo, tam jest kilka działek na łączną 8000 metrów kwadratowych, łączna cena 715 tysięcy na cztery nieruchomości w Starych Krasnodębach o powierzchni prawie 6000 metrów, łączna cena ponad 500 tysięcy złotych i w Rudzie Bugaj duża nieruchomość 9,5 tysiąca metrów kwadratowych, cena wywoławcza 1 174 tysiące. To tyle, żeby usprawnić może kwestia tylko dwóch informacji z zakresu ochrony środowiska. Ruszyliśmy oczywiście z programem dotyczącym naszym sztandarowym, dotyczącym wymiany starych źródeł ciepła. Tak jak Państwo pamiętacie, już rozmawialiśmy o tym, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem tym programem ten pierwszy etap obejmuje dokładnie 43 wnioski, które były składane w zeszłym roku. I to jest szacunkowa wartość tych projektów na kwotę 603 tysiące złotych. I jeszcze powiem tylko o nowym programie Ciepłe Mieszkanie. W styczniu złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W ramach programu właśnie to Ciepłe Mieszkanie, które jest skierowane do osób fizycznych posiadających lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub we wspólnotach mieszkaniowych. I to jest program, z którego mogą skorzystać mieszkańcy którzy w ramach tego przedsięwzięcia będą mogli skorzystać z wymiany pieców na paliwo stałe i przeprowadzenie termomodernizacji budynków. Mamy wytypowanych 11 nieruchomości, właściciele czterech lokali, cztery wspólnoty mieszkaniowe. Kwota, jaką stara się gmina, to jest ponad 1 000 000 złotych. Proszę Państwa, to od czego dzisiaj zaczęliśmy, to znajduje swoje odzwierciedlenie w tym, co za chwilę powiem. Rozstrzygnęliśmy otwarte konkursy ofert w zakresie sportu. No będzie w tym roku rekordowa kwota, to już co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To są konkursy, które już opiewają na kwotę prawie 1,5 miliona złotych, a to nie koniec, bo duża część to jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o gry zespołowe, to jest na pierwsze półrocze, więc przeczytam tylko: prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej seniorów, to też na pierwsze półrocze, oczywiście Towarzystwo Sportowe Sokół, prowadzenie szkolenia dziewcząt w zakresie piłki koszykowej UKS Basket, też pierwsze półrocze, prowadzenie szkolenia w zakresie lekkiej atletyki, międzyszkolny klub sportowy oczywiście, prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie pływania, Towarzystwo Sportowe Pływacki Olimpijczyk, prowadzenie szkolenia chłopców do 19 roku życia w zakresie piłki nożnej, to oczywiście to jest Sokół, karate to Towarzystwo Sportowe również Sokół, szkolenie w zakresie piłki nożnej w Rąbieniu, Towarzystwo Sportowe Wiktoria Rąbień, szkolenie dziewcząt do 16 roku życia w zakresie piłki siatkowej UKS Czwórka oraz szkolenie dziewcząt w zakresie piłki siatkowej, w tym drugoligowej drużyny, na pierwsze półrocze Libero VIP Aleksandrów Łódzki. Rozstrzygnęliśmy, w ogóle to chcę powiedzieć, Szanowni Państwo, bo teraz jeszcze stypendia, to też jest absolutnie, chyba są już rekordowe ilości. 68 zawodnikom przyznaliśmy stypendia na łączną kwotę, to jest w jednym miesiącu, to będzie prawie 30 tysięcy, to wystarczy sobie policzyć, jaka to będzie kwota stypendiów. I jeszcze 24 zawodnikom nagrody łącznej, to też tu łącznej wysokości 15 tysięcy, natomiast to jest tak, że w sumie to daje kwotę, myślę, że na stypendia 600 tysięcy złotych i nagrody. I chcę powiedzieć, że zwłaszcza jeśli chodzi o temat stypendiów, to są wszystko zawodnicy, którzy de facto w większości to są medaliści mistrzostw Polski, no bądź wyżej, bądź też medali na imprezach rangi międzynarodowej. Jest ich 70. Zwróćcie Państwo uwagę, o jakiej kwocie mówimy, o jakiej liczbie mówimy
w mieście 33-tysięcznym. Absolutny sukces. Przy okazji chcę tylko powiedzieć, że rozstrzygnięcie plebiscytu na sportowca roku też w tym roku będzie bardzo ciekawe, ponieważ już mam informację, że rekordowa ilość oddanych głosów, zostało jeszcze, nie wiem, chyba tydzień, a mamy już praktycznie 10 tysięcy głosów oddanych na sportowców, to absolutny już rekord, to pokazuje też zainteresowanie, no i oczywiście to, że poszczególni nominowani mają wielu sympatyków. Dobrze, to może tylko na końcu jeszcze podsumowanie imprez i przede wszystkim może chwilę tylko powiem o po pierwsze Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Padł rekord, znowu absolutny rekord. No to ciągle jakoś, to słowo jakby jest synonimem Aleksandrowa Łódzkiego, w związku z tym przepraszam, że jakby mi się nasuwa, ale no takie są obiektywne fakty. Ponad 317 tysięcy złotych zebrało Społeczeństwo Obywatelskie Aleksandrowa Łódzkiego. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. I na rekordowy wynik w tym roku składa się ponad 177 tysięcy zbiórki do puszek i licytacje sceniczne, w tym ponad 60 tysięcy złotych w charytatywnych kawiarenkach AFS-u oraz stoisku gospodyń wiejskich. To też absolutny sukces, nieprawdopodobne. No też miałem możliwość w tym uczestniczyć, myślę, że nie do końca skromną kwotą, ponad 80 tysięcy złotych. Licytacja główna Złotego Serduszka WOŚP i oprócz tego 28 785 zł wpłaty elektroniczne do naszej e-skarbonki, ponad 30 tysięcy wartość aukcji rzeczy osobliwych na Allegro i 1935 zł na wpłaty przez terminal płatniczy. Wiele inicjatyw cieszyło się wielkim zainteresowaniem. W tym roku mieliśmy prawdziwy wysyp tych własny finał zorganizowało przede wszystkim społeczność bełdowska. W CIT-cie to niesamowita sprawa, w zasadzie można powiedzieć, że tam była oddzielna strefa kibica, niesamowita frekwencja. Myślę, że to też w dużej mierze przełożyło się na ten rekordowy wynik. No oczywiście była strefa w Rąbieniu, ale to już jakby kolejny też raz. Odbyły się autorskie spotkania. Zrealizowaliśmy turniej piłki halowej w Rąbieniu. Daman Tomasik przeprowadził turniej i zawody. Wszystko to było przeznaczone na cele WOŚP. Bieg chomika dla dzieci oraz bieg polić się z cukrzycą. Całość oczywiście wpisowego zasiliło zbiórkę WOŚP. To tyle na ten temat. Tylko powiem kilka fajnych przedsięwzięć. Ferie z superbohaterami, które były organizowane przez Kino Spójnia we współpracy z nami. Świetny, znakomity koncert Bartka Grzanka promujący premierę, to znaczy najnowszej płyty, bo to już kolejna płyta Bartka Grzanka, który odbył się 9 lutego w sali Młodzieżowego Domu Kultury. Wraz z Bartkiem wystąpili między innymi Tatiana Okupnik oraz Jan Gałach. Zorganizowaliśmy również charytatywny koncert walentynkowy muzyki operowej, operetkowej. Tutaj rzeczywiście wielka inicjatywa pani dyrektor Małgorzaty Kulińskiej, która jakby w tym środowisku jako osoba przez wiele, wiele lat zaangażowana i zawodowo. Też można powiedzieć, że jest taką modus vivendi tych przedsięwzięć. Był to koncert wybitnych polskich artystów właśnie muzyki, sceny operowej i operetkowej. Cała kwota zebrana z tego koncertu została zebrana do puszki na wydarzenie przekazane zostało na leczenie Julity. Większość z nas zna Julitę, w związku z tym tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. Myślę, że bardzo cenna inicjatywa.
I na koniec może jeszcze tylko powiem, że kolejna edycja, edycja funduszu stypendialnego Summer Dying Loud, to ja mogę podsumować już, że już 57 dzieci z terenu naszej gminy skorzystało z tych stypendiów. Świetnie rzeczywiście te stypendia funkcjonują, bo to bardzo często są chociażby instrumenty muzyczne, często bardzo, bardzo drogie, którymi dysponują nasi młodzi artyści. Oczywiście kontynuujemy to i w tym roku dzięki rekordowej frekwencji i otwartości naszych fanów, no była rekordowa, no nie ulega wątpliwości, parę osób i parę organizacji, zresztą jakby można powiedzieć, że przyczyniło się również do tej dodatkowej rekordowej frekwencji, to też było bardzo miłe, czasami widziałem to pod moim oknem. W każdym razie rekordowa frekwencja na Summerze spowodowało, że udało się zebrać kwotę 41 tysięcy, która będzie przekazana na stypendia dla młodych muzyków. Typować mogą oczywiście szkoły, dyrektorzy, nauczyciele, Młodzieżowy Dom Kultury, ale również rodzice, którzy bardzo dobrze wiedzą, jakimi talentami w domu dysponują. To wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy macie państwo jakieś pytania do sprawozdania pana burmistrza? Bardzo proszę. Radny Zalega. Tak, dziękuję za głos. Panie burmistrzu, chciałem zapytać, wspomniał pan o festiwalu SDL. Czy może wie pan, dlaczego nie udzielono mi odpowiedzi na zapytanie, w którym prosiłem o udostępnienie faktur za organizację tego festiwalu? To zapytanie złożyłem 13 listopada bodaj. Dzisiaj mamy już koniec lutego. Czy wie pan, dlaczego nie udzielono mi odpowiedzi? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan burmistrz. To nie jest przedmiotem dzisiejszego sprawozdania. Mówiłem o funduszu stypendialnym, a nie o SDL-u. Także ten temat myślę, że nie będziemy tutaj poruszać. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo jeszcze jakieś pytania do sprawozdania? Stricte do sprawozdania. To, co było dzisiaj poruszane na sprawozdaniu. Nie widzę. Dziękuję panu burmistrzowi bardzo. Przechodzimy, proszę państwa, do dalszego procedowania nad naszymi uchwałami. Informacjami. Mamy teraz, proszę państwa, informacje z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Aleksandrowska Karta Dużej Rodziny. I bardzo proszę, pan dyrektor Sławomir Michalak. Głos. Bardzo proszę. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o program Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny, w roku 2023 do programu złożyło wnioski 50 wniosków, z czego 23 to była kontynuacja, ponieważ Aleksandrowska Karta jest wydawana na okres 3 lat. 27 to nowe wnioski. Aleksandrowski program Karty Dużej Rodziny obejmuje rodziny, w której trójka lub więcej dzieci jest w wieku do 25 roku życia, jeżeli się uczą, a do 18, jeżeli się nie uczą. Jeżeli chodzi o świadczenia rodzinne i opieka nad dzieckiem z jednorazowej zapomogi, skorzystało 18 rodzin na kwotę 9 tysięcy. Jeżeli chodzi o ulgi w przedszkolach, czyli powyżej 5 godzin uczestniczenie w zajęciach, skorzystało razem we wszystkich przedszkolach miejskich, publicznych, niepublicznych 51 dzieci i 13 dzieci w oddziale przedszkolnym w Bełdowie. Jeżeli chodzi o edukację i kulturę, ze zniżki w MDK-u, na zajęcia w MDK-u, to jest 30% zniżki, skorzystało 16 dzieci. Jeżeli chodzi o sport i edukację zdrowotną, odnotowano ulgowych wejść z Aleksandrowską Kartę Dużej Rodziny 2626, z czego 2626, jeżeli chodzi o ulgowe, czyli dla dzieci i dorośli z ulgowymi biletami, to 1023 wejścia. Chciałbym też zaznaczyć, że w roku 2023 na kwotę 13 359 dofinansowano zakup biletów, 119 biletów na dojazdy dla dzieci. I tak na dobrą sprawę
Myślę, że to wszystko. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania do Pana Dyrektora? Nie widzę, Panie Dyrektorze. Dziękuję Panu bardzo. Nie widzę jeszcze Pani, która ma przedstawiać nam sprawozdanie o pozyskowaniu środków zewnętrznych. Już idzie? Ogłaszam 5 minut przerwy, dobrze?
Proszę Państwa, proszę już o powrót na salę. Za dużo by stracili, wiesz, czyli tak jakby kierowników chcieli wymienić. Tylko. Znaczy, że górę, tylko burmistrza. Ale ten mały, ten mikrofon. Bardzo proszę już o zajęcie miejsc. Jeszcze widzę, nas brakuje troszkę na sali. Nie wiem, czy... Ale powolutku, proszę Państwa, po przerwie wracamy. Mamy w punkcie 8 informację dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań gminy Aleksandrów Łódzki. Od 2018 do 2024 roku i bardzo proszę pani Gabriela, nie Gabrysia. Gabriela. Pani Gabriela Szczepaniak. Dzień dobry. Szanowni mieszkańcy, szanowna rado, szanowni państwo burmistrzowie, pani skarbnik. Przedstawiam Państwu dzisiaj raport dotyczący pozyskanych środków zewnętrznych przez gminę Aleksandrów Łódzki w latach 2018-2024. Jest to istotny element naszej wspólnej pracy dla dobra naszej społeczności. I mam nadzieję, że prezentowane informacje pozwolą lepiej zrozumieć osiągnięcia oraz perspektywy rozwoju naszej gminy. Pani Gabrielo, bliżej troszeczkę ten mikrofon, o, żeby było lepiej słychać. Dobrze, dziękuję. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Jest to budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach PGKiM-u w gminie Aleksandrów Łódzki. Projekt zrealizowano. Dofinansowanie 1 248 000, wartość inwestycji 2 679 000. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach PGKiM-u obejmowało Biuro Główne PGKiM-u, stację uzdatniania wody w Bełdowie, w Prawęcicach, w Aleksandrowie Łódzkim. Oczyszczalnie ścieków w miejscowości Ruda Bugaj. Celem było zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Budowa środowiskowego domu samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim. Dofinansowanie to ponad 1 300 000, wartość inwestycji to prawie 2,5 miliona. Projekt zrealizowano, w wyniku czego powstał budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 448 m kwadratowych, który jest pozbawiony barier architektonicznych i w całości dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Budowa pasywnej hali sportowej w Bełdowie, proszę Państwa, to dofinansowanie w kwocie 4 milionów, a wartość inwestycji to ponad 7,5 miliona. Inwestycję zrealizowano. Mamy budynek o powierzchni użytkowej 819 m kwadratowych, który spełnia parametry budynku pasywnego. Wyposażony jest m.in. w pompę ciepła i turbiny wiatrowe. Projekt ma charakter demonstracyjny i zapewnione jest bezkolizyjne korzystanie dla osób niepełnosprawnych. Budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie to dofinansowanie ponad 1 198 000, a wartość inwestycji ponad 3 300 000. Inwestycję zrealizowano. Powstał budynek o powierzchni użytkowej 598 m kwadratowych, który spełnia parametry budynku pasywnego. Wyposażony jest m.in. w pompę ciepła i panele fotowoltaiczne. Proszę Państwa, budynek, w którym się znajdujemy, to jest projekt budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Aleksandrowie Łódzkim. Dofinansowanie to 2 450 000, wartość inwestycji to prawie 4,5 miliona.
Jest to, jak widzimy, budynek dwukondygnacyjny o powierzchni 602 metrów kwadratowych, który spełnia parametry budynku pasywnego. Mamy tutaj pompę ciepła, turbinę wiatrową, kolektory słoneczne i instalację fotowoltaiczną. Zrealizowano termomodernizację zasobów mieszkaniowych w gminie Aleksandrów Łódzki. Bardzo duży projekt. Dofinansowanie 13 648 tysięcy, wartość inwestycji 28 650 tysięcy. Proszę Państwa, w ramach projektu przeprowadzono prace termomodernizacyjne wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w 103 budynkach. Zakres inwestycji objął modernizację systemu CO, CWU, montaż pomp ciepła, ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą stropianu, ocieplenie stropodachu, wymianę drzwi i okien, modernizację wentylacji grawitacyjnej. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Tutaj wszyscy odczuwamy poprawę jakości powietrza. Jest to projekt po prostu dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych, którzy korzystają bezpośrednio. Przepraszam bardzo, ale bardzo proszę radnych, jeżeli ktoś nie chce słuchać tego sprawozdania, to po prostu niech wyjdzie na rozmowy na zewnątrz, bo cały czas jest taki szum, który przeszkadza pani prowadzącej, pani Gabrieli. No. Jeżeli nie jesteście ciekawi, nie ma obowiązku. Dziękuję bardzo. Projekt budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności. Dofinansowanie 11 799 tysięcy, wartość inwestycji 25 milionów z kawałkiem, że tak powiem brzydko, pozyskaliśmy na to dofinansowanie. Kolejny projekt jest to wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminie Aleksandrów Łódzki. Dofinansowanie 925 tysięcy, wartość inwestycji 1 335 000. Projekt został zrealizowany. W ramach projektu zakupiliśmy sprzęt i oprogramowanie dla potrzeb urzędu. Stworzono e-usługi dla mieszkańców. Proszę Państwa, kolejne projekty. Są to projekty złożone w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. W trakcie oceny mamy projekt zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrośnie. Dofinansowanie, o które się ubiegamy, to jest 993 tysiące, wartość projektu 1 168 tysięcy. W trakcie oceny mamy projekt budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii na terenie MOSIR w Aleksandrowie Łódzkim. Dofinansowanie 511 tysięcy, wartość inwestycji 602 tysiące. Tutaj zaprojektowane mamy, jeśli zdobędziemy pieniądze, że będzie to instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kWp na potrzeby zasilania budynków gospodarczych oraz wodnego placu zabaw, który jest w trakcie budowy. Projekt dofinansowany w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mamy tutaj program wyrównania różnic między regionami. Proszę Państwa, mamy tutaj budowę dźwigu osobowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim. Projekt zrealizowano, dofinansowanie 134 tysiące, wartość inwestycji 549 tysięcy. Mamy budowę winny dla osób niepełnosprawnych przy budynku szkoły podstawowej nr 1, dofinansowanie 151 tysięcy, wartość inwestycji 397 tysięcy, pozyskano dofinansowanie. Mamy projekty dofinansowane w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. W związku z tym mamy budowę miejsca rekreacyjnego w miejscowości Nowe Krasnodęby. Projekt zrealizowano. Dofinansowanie 33 tysiące, wartość inwestycji 56 tysięcy. Obiekt rekreacji i aktywnej turystyki w miejscowości Nowe Krasnodęby wraz z lokalizacją urządzeń zabawowych na placu zabaw, urządzeń pomocniczych na wierzchni bezpiecznej oraz zagospodarowaniem terenu. Mamy przebudowę budynku na potrzeby CIT w Bełdowie, Centrum Informacji Turystycznej. Projekt zrealizowano, dofinansowanie o wartości 300 tysięcy, wartość inwestycji 611 tysięcy. Mamy budowę Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu. Projekt zrealizowano. Dofinansowanie 152 tysiące, wartość inwestycji 248 tysięcy. W związku z tym powstał budynek o powierzchni użytkowej 60 m kwadratowych z niezbędnymi instalacjami. Proszę Państwa, mamy projekt otwarcie plaży z ikrą, impreza z cyklu Plan B. Dofinansowanie pozyskane 19 tysięcy, projekt zrealizowano.
Wydarzenie organizowane było na terenie MOCIR-u w ramach cyklu Plan B w 2023 roku. Była to degustacja z lokalnych gospodarstw rybnych, warsztaty, animacje dotyczące zagadnień związanych z rybołówstwem i hodowlą ryb słodkowodnych. Proszę Państwa, mamy projekty złożone w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tutaj mamy projekt złożony na 19 milionów, to było dofinansowanie i wartość projektu. Projekt został odrzucony. Był on na wykonanie otworu poszukiwawczego, rozpoznawczego wód termalnych Aleksandrów Łódzki GT1 w miejscowości Aleksandrów Łódzki. Celem projektu jest ustalenie zasobów eksploatacyjnych możliwych do ujęcia z otworów wodonośnych Jury Dolnej. Na podstawie tych wyników przeprowadzonych badań inwestor będzie mógł podjąć decyzję o przyszłej eksploatacji otworu Aleksandrów Łódzki. Następny projekt, który został zrealizowany. Modernizacja istniejącego... Przepraszam, tamten był odrzucony. Tak, tamten został na 19 odrzucony. Ten zrealizowano. Modernizacja istniejącego SUW na 1 maja wraz z rurociągiem do ulicy Daszyńskiego oraz modernizacja zbiorników retencyjnych na SUW ulica Listopada 101. Kwota pożyczki 3 400 000, wartość inwestycji 4 200 000. Projekt zrealizowano. I proszę Państwa, w związku z tym projektem mamy poprawę zabezpieczenia źródła wody z przeznaczeniem do celów przeciwpożarowych. I w wyniku naprawy konstrukcji wewnętrznej sufitu nastąpiło obniżenie ryzyka wtórnego mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody uzdatnionej podawanej do sieci miejskiej. Zrealizowano modernizację stadni uzdatniania wody w Prawęcicach. Kwota pożyczki 202 tysiące, wartość inwestycji 249 tysięcy. Dało nam to zapewnienie ciągłości dostaw wody, które mogło być zagrożone w związku z przestarzałą instalacją elektryczną. W trakcie oceny mamy wniosek, budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Aleksandrów Łódzki wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w ramach działania Feniks, gospodarka wodno-ściekowa. Dofinansowanie, o które się ubiegamy, to 25 milionów, wartość inwestycji 53 937 tysięcy. Po realizacji projektu, oczywiście jeżeli dostaniemy pieniądze, stopień skanalizowania gminy będzie wynosił 98%. Zakres projektu przewidywany przez nas obejmuje prace w ulicach Daszyńskiego, Pustynnej, Rudnej, Kątnej, Jana III Sobieskiego, Piotrkowskiej, Łomnik, Kwiatowej, Wojska Polskiego, Jana Olbrachta, Wolności, Łąkowej, Pięknej, Mikołajczyka, Ogrodowej, Warszawskiej i Wierzbińskiej. Ogólna długość sieci to 9,8 km. Proszę Państwa, mamy projekty złożone w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tutaj mamy zrealizowany projekt. Jest to program ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Aleksandrów Łódzki. Dofinansowanie w 2018 roku to kwota 356 tysięcy. Wartość inwestycji 943 tysiące. Projekt polegał na likwidacji lokalnych źródeł ciepła, w szczególności indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Projekty złożone w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Mamy odrzucony projekt. Jest to kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych w Bełdowie. Wartość i dofinansowanie 2,5 miliona. Mamy kolejny odrzucony projekt. Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych w Nakielnicy. Wartość projektu 2 miliony. Mamy projekt odrzucony, budowa chodnika w Bełdowie. Wartość dofinansowania i inwestycji 420 tysięcy. Mamy budowę drogi dojazdowej do S14, węzłów Teofilów. Wartość 20 milionów, dofinansowanie takie samo. Projekt odrzucony. Mamy budowę zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w Piaskach Bankowych. Projekt odrzucony. Dofinansowanie, jak i wartość tożsama 18 milionów 700 tysięcy. Mamy projekt odrzucony na budowę bloków komunalnych wraz z infrastrukturą. Wartość projektu 27 milionów. Mamy projekt odrzucony dwukrotnie, proszę Państwa. Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Kultury Seniora. Dofinansowanie i wartość inwestycji 2,5 miliona. Również dwukrotnie składaliśmy, również dwukrotnie odrzucony. Budowa strażnicy,
OSP w Aleksandrowie Łódzkim. Dofinansowanie i wartość 5 milionów. Proszę Państwa, środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Są to środki na kwotę 4 120 625 zł. Wydatkowaliśmy te środki na projekt termomodernizację zasobów mieszkaniowych, budowę ciągu komunikacyjnego Poselska Sportowa Nowokaliska, zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nakielnicy. Proszę Państwa, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach przeciwdziałania COVID-19 mamy 11 wniosków odrzuconych, jeden wniosek przyjęty. Złożyliśmy wnioski na kwotę 116 milionów, otrzymaliśmy 4 miliony 120. Proszę Państwa, mamy projekty złożone w ramach programu Infrastruktura Sportowa Plus. W 2023 roku złożyliśmy projekt na remont pomieszczeń szatni nakrytej pływalni Olimpijczyk. Dofinansowanie 293 tysiące, wartość inwestycji 367 tysięcy. Projekt nie uzyskał akceptacji. W trakcie oceny w 2024 roku mamy w tej chwili taki sam projekt. Znowu na remont pomieszczeń szatni nakrytej pływalni Olimpijczyk, dofinansowanie 293 tysiące, wartość inwestycji 367 tysięcy, czekamy na ocenę. Zadanie to polegać będzie na kompleksowym remoncie szatni męskich, damskich wraz z umywalniami. Złożyliśmy również projekty w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. No i tutaj mamy odrzucony projekt, jest to budowa ciągu komunikacyjnego ulic Nowokaliska, Sportowa, Poselska, łączącego Aleksandrów z miejscowością Rąbień AB. Dofinansowanie, o które wystąpiliśmy, to było 7 milionów, wartość inwestycji 8 milionów 800. Mamy znowu odrzucony projekt. Tytuł jest również budowa ciągu komunikacyjnego ulic Nowokaliska, Sportowa, Poselska. Tym razem zmieniony zakres. Dofinansowanie, o które wystąpiliśmy, było 8 milionów 493, wartość inwestycji 10 milionów. Mamy projekty złożone w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Znowu mamy budowę ciągu komunikacyjnego, ulica Nowokaliska, Sportowa Poselska, łączącego Aleksandrów z miejscowością Rąbień AB. Jest to etap drugi. Dofinansowanie 6 milionów 400, wartość inwestycji 8. Projekt nie uzyskał akceptacji. Mamy projekt remont dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. Dofinansowanie 959 tysięcy. Wartość inwestycji prawie 1 200 000. Projekt nie uzyskał akceptacji. Mamy projekty dofinansowane w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Mamy tutaj projekt wsparcie dzieci z rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym. Są to granty PPGR. Dofinansowanie 155 tysięcy 718. Taka sama jest wartość projektu. Projekt zrealizowano. W ramach projektu zakupiono 60 sztuk laptopów, 6 sztuk tabletów. Mamy projekty dofinansowane w ramach programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekt zrealizowano. Zdalna szkoła, wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Dofinansowanie 98 tysięcy, wartość inwestycji 101 tysięcy. Zakupiono sprzęt komputerowy dla uczniów. 26 zestawów, laptopy z dostępem do internetu, myszki, torby. 12 sztuk komputerów przenośnych dla nauczycieli. Mamy projekt Zdalna Szkoła Plus w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wartość inwestycji dofinansowania to jest 100%, 94 tysiące, praktycznie 95 tysięcy. Projekt zrealizowano. W ramach projektu zakupiono dla uczniów z rodzin wielodzietnych 34 laptopy z dostępem do internetu, myszki, torby, laptop, torbę i mysz. Mamy projekt dofinansowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest to projekt internet kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion w gminie Aleksandrów Łódzki. Projekt zrealizowano. Dofinansowanie kwota 1 700 000, wartość inwestycji 2 miliony. Tym projektem zapewniono dostęp do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Mamy projekt dofinansowany w ramach programu Cyfrowa Gmina, Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jest tutaj projekt zrealizowany, zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w gminie Aleksandrów Łódzki.
Grant 77 tysięcy, wartość inwestycji 138 tysięcy. W ramach tego zakupiono urządzenia UTM pozwalające na zabezpieczenie ruchu sieciowego. Mamy grant przyznany, proszę Państwa, w ramach Funduszu Solidarnościowego Leroy Merlin Polska. Tutaj mamy projekt. Kompleksowy remont i modernizacja wytypowanych lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego w celu utworzenia miejsc tymczasowego pobytu dla uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa. Mamy tutaj 100% dofinansowania. Jest to wartość 325 tysięcy. Projekt zrealizowano. I proszę Państwa, te lokale służyły zakwaterowaniu łącznie 16 osób będącymi uchodźcami z Ukrainy. Obecnie lokale powróciły do gminnego zasobu i zostały zadysponowane na rzecz osób uprawnionych do najmu lokalu. Miejsce realizacji są to ulica Daszyńskiego 30 mieszkania 5, Staszica 4 mieszkania 3, Piotrkowska 28 mieszkanie 1, Wojska Polskiego 38 mieszkania 2. Proszę Państwa, mamy projekty złożone w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Fundusz Sprawiedliwości. Mamy zrealizowany projekt zakup sprzętu dla jednostek OSP w gminie Aleksandrów Łódzki. Dofinansowanie 31 185, wartość inwestycji 31,5 tysiąca. W ramach tego projektu zakupiliśmy defibrylatory dla OSP Bełdów, OSP Bełdów Krzywa Wieś, OSP Jastrzębie Górne, OSP Sanie. Przenośne zestawy oświetleniowe dla OSP Adamów, OSP Bełdów, OSP Bełdów Krzywa Wieś, OSP Chrośno, OSP Jastrzębie Górne, OSP Sobień. Drodzy Państwo, mamy środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa edycja pierwsza. Dofinansowanie wynosi 12 tysięcy. Wartość inwestycji 15. Projekt został zrealizowany. Dla Szkoły Podstawowej Sportowej nr 3 zakupiono książki i elementy wyposażenia bibliotek. Zrealizowano działania promujące czytelnictwo. Kolejny projekt. Aktywna tablica. Dofinansowanie prawie 14 tysięcy. Wartość inwestycji 17 tysięcy. Projekt został zrealizowany. Dla Szkoły Podstawowej nr 1 zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mamy kolejny projekt. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, pierwsza edycja. Wartość dofinansowania 24 tysiące. Wartość inwestycji 30. Projekt został zrealizowany. Dla Szkoły Podstawowej Ruda Buga i Szkoły Podstawowej nr 1 zakupiono książki, elementy wyposażenia bibliotek oraz zrealizowano działania promujące edukację. Posiłek w szkole i w domu. Moduł trzeci, pierwsza edycja. Dofinansowanie na 43 tysiące, wartość inwestycji prawie 80 tysięcy. Projekt został zrealizowany. Doposażono stołówkę w szkole podstawowej nr 1. Mamy kolejny program. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, pierwsza edycja. Dofinansowanie 24 tysiące, wartość inwestycji 30 tysięcy. Projekt zrealizowano. Dla szkoły podstawowej nr 4 i szkoły podstawowej w Bełdowie zakupiono książki, elementy wyposażenia bibliotek. Zrealizowano działania promujące czytelnictwo. Mamy projekt posiłek w szkole i w domu. Moduł trzeci, edycja pierwsza. Dofinansowanie to prawie 70 tysięcy. Wartość inwestycji prawie 90. Projekt zrealizowano. Doposażono stołówkę w szkole sportowej podstawowej nr 3. Mamy projekt aktywna tablica. Dofinansowanie 68 tysięcy, wartość inwestycji 85 tysięcy. Projekt zrealizowano. Dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej Ruda Bugaj zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2. Dofinansowanie, które uzyskaliśmy, to 57 tysięcy, wartość inwestycji 71 tysięcy. Proszę Państwa, w Miejskim Przedszkolu nr 1, Miejskim Przedszkolu nr 2, Miejskim Przedszkolu nr 3, Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Sportowej Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej Bełdów, Szkole Podstawowej Ruda Bugaj zakupiono książki i elementy wyposażenia bibliotek. Zrealizowano działania promujące czytelnictwo. Zrealizowano projekt Aktywna Tablica 2022. Dofinansowanie 35 tysięcy. Wartość inwestycji 43 tysiące. Dla Szkoły Podstawowej w Rąbieniu zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Proszę Państwa, mamy zrealizowany kolejny projekt, posiłek w szkole i w domu, moduł trzeci, edycja pierwsza, wartość dofinansowania prawie 80 tysięcy, przepraszam, wartość inwestycji 100 tysięcy. W ramach tego doposażono stołówkę w szkole podstawowej numer 4. W ramach programu narodowego, Programu Rozwoju Czytelnictwa 2-2023 uzyskaliśmy dofinansowanie 2,5 tysiąca, wartość inwestycji 3 tysiące. Zakupiliśmy książki dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej numer 1. W ramach programu Aktywna Tablica 2023 zdobyliśmy dofinansowanie w kwocie 70 tysięcy, wartość inwestycji 87. Projekt zrealizowano. Dla szkoły podstawowej numer 4, szkoły podstawowej w Bełdowie, zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Proszę Państwa, zrealizowano projekt Poznaj Polskę 2023. Dofinansowanie to 7 tysięcy, wartość inwestycji 9300. Szkoła podstawowa numer 1, szkoła podstawowa w Rudzie Bugaj w 2023 zorganizowały dla uczniów wycieczki szkolne na terenie Polski. Środki pozyskane z Ministerstwa Cyfryzacji. Projekt Laptop dla ucznia. Dofinansowanie to 100% wartości projektu. Jest to 1 100 000. Projekt zrealizowano. Zakupiono 381 laptopów dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych. W projekcie zrealizowanym laptop dla nauczyciela. Dofinansowanie to 100% wartości inwestycji. Mamy tutaj kwotę 747 500. Tutaj są bony na zakup laptopów dla nauczycieli ze szkół podstawowych. Proszę Państwa, środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji, Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Mamy tutaj projekt zrealizowany, Laboratoria Przyszłości. Wartość dofinansowania i wartość projektu jest tożsama, 881 tysięcy. W wyniku projektu wyposażyliśmy szkoły podstawowe w nowoczesne rozwiązania edukacyjne od obszaru robotyki i mikroelektroniki czy produkcji audio-wideo przez technikę małe AGD po wyposażenie stanowisk i artykuły BHP. Proszę Państwa, mamy środki pozyskane w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jest to zrealizowany projekt, remont stadionu lekkoatletycznego z bieżnią długości 300 metrów przy szkole sportowej numer 3 podstawowej. Obiekt certyfikowany jest to. Dofinansowanie 1 125 000, wartość inwestycji 2 250 000. Środki pozyskane z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach kryterium podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Dofinansowanie równa się wartości inwestycji prawie 62 tysiące. Projekt zrealizowano dla szkoły podstawowej numer 4. Mamy ten sam projekt, wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Dofinansowanie i wartość inwestycji ta sama, 70 tysięcy. Projekt zrealizowany również dla szkoły podstawowej numer 4. Proszę Państwa, mamy znowu wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Dofinansowanie równa się wartości projektu 75 tysięcy. Projekt zrealizowano dla szkoły podstawowej Ruda Bugaj. Dofinansowanie w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach. Dofinansowanie 56 tysięcy. Wartość inwestycji to samo, taka sama. Projekt zrealizowano. Tutaj w ramach tego mamy doposażenie hali sportowej, nowych pomieszczeń do nauki w szkole podstawowej w Bełdowie. Proszę Państwa, kolejny zrealizowany projekt jest to wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędnych do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych. Dofinansowanie i wartość zadania 73 tysiące dla szkoły podstawowej w Bełdowie. Proszę Państwa, mamy środki pozyskane z budżetu województwa łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na realizację budowy dróg w latach 2018-2023. Jest to droga Nowy Adamów Sanie, etap pierwszy. Projekt zrealizowano. Dofinansowanie, które otrzymaliśmy, to kwota 381 tysięcy, wartość inwestycji 647 tysięcy. W ramach projektu mamy wybudowaną nawierzchnię utwardzoną drogi gminnej Nowy Adamów Sanie o długości 1100 metrów bieżących i 5 metrów szerokości. Odcinek od włączenia w drogę krajową nr 72 w Nowym Adamowie do granicy z miejscowością Sanie. Proszę Państwa, zrealizowaliśmy kolejny projekt, droga Nowy Adamów Sanie, drugi etap.
Dofinansowanie to prawie 200 tysięcy, wartość inwestycji 559 tysięcy. Jest to budowa drugiego etapu nawierzchni utwardzonej drogi gminnej Nowy Adamów w Sanie o długości 1150 metrów bieżących, 5 metrów szerokości. Mamy kolejny zrealizowany projekt, jest to droga Księstwo, dofinansowanie 160 tysięcy, wartość inwestycji 1 199 000. Jest to budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Stafa w Księstwie o długości 875 metrów bieżących, szerokość 4 metry. Proszę Państwa, mamy środki pozyskane z Zarządu Województwa Łódzkiego. Jest to dotacja celowa na realizację małych projektów lokalnych. Remontujemy w ramach tego kuchnię w budynku OSP na Kielnicy. Projekt zrealizowano, dofinansowanie 5 tysięcy, wartość projektu 7. Remontujemy Izbę Tradycji w budynku OSP w Prawęcicach, dofinansowanie 5 tysięcy, wartość inwestycji 14 tysięcy, projekt zrealizowany. Krzywiec gotuje i integruje, dofinansowanie 5 tysięcy, wartość inwestycji 7 tysięcy, projekt zrealizowany. Mamy Pyra Polska, realizacja w Sobieniu, dofinansowanie 5 tysięcy, wartość inwestycji 7,5 tysiąca, projekt zrealizowany. Te ostatnie projekty służyły integracji lokalnej mieszkańców. Proszę Państwa, mamy projekt Remontujemy świetlicę w budynku OSP w Jastrzębiu Górnym. Wartość projektu 7,5 tysiąca, wartość dofinansowania 5 tysięcy, projekt zrealizowany. Kolejny zrealizowany projekt to organizacja imprezy integracyjnej dla sołectwa Ruda Bugaj w postaci pikniku rodzinnego organizowanego przez mieszkańców, koło gospodyń wiejskich, Radę Sołecką, miejscowe stowarzyszenie oraz budowa altany ogrodowej ze stołami, ławkami na użytek sołectwa oraz miejscowego koła gospodyń wiejskich. Uzyskane dofinansowanie 10 tysięcy, wartość inwestycji 12. Oczywiście zrealizowano. Remontujemy kuchnię w budynku OSP w Nowym Adamowie. Dofinansowanie uzyskane 10 tysięcy, wartość inwestycji 12. Środki pozyskane z Zarządu Województwa Łódzkiego. Dotacja celowa na realizację małych projektów lokalnych Sołectwo na plus. Projekt pod nazwą Aktywizujemy i integrujemy mieszkańców sołectwa Nowy i Stary Adamów. Dofinansowanie, powiedzmy, że 10 tysięcy, podobnie jak wartość inwestycji, zrealizowano. Zakupiono laptop z rzutnikiem i ekranem dla mieszkańców sołectwa. Projekt Sport integruje. Budowa boiska do piłki plażowej, realizacja w Sobieniu. Wartość inwestycji, jak i dofinansowanie 12 tysięcy wynosi, zrealizowano projekt. Kolejny projekt zrealizowany jest to zakup sprzętu sportowego dla doposażenia boiska sportowego w Rudzie Bugaj. Wartość dofinansowania, któreśmy uzyskali, jak i projektu, jest to 12 tysięcy. Budowa grillowędzarni ogrodowej w Rudzie Bugaj. Proszę Państwa, zrealizowaliśmy, wartość inwestycji 12 tysięcy, dofinansowanie 10. Zrealizowaliśmy również budowę altany ogrodowej dla potrzeb sołectwa Krzywiec. Dofinansowanie, jak i wartość inwestycji 12 tysięcy. Doposażyliśmy pomieszczenia kuchni w budynku OSP w Rąbieniu, wartość uzyskanego dofinansowania i wartość inwestycji 12 tysięcy. Doposażyliśmy pomieszczenia kuchni w budynku OSP na Kielnicy, dofinansowanie uzyskane 12 tysięcy, taka sama wartość inwestycji, zrealizowano. Remont pomieszczenia sali spotkań w budynku koła gospodyń wiejskich w Saniach, dofinansowanie 12 tysięcy, wartość inwestycji 12. Utwardzenie terenu pod altanę w Nowym Adamowie zrealizowano. Dofinansowanie 12 tysięcy, taka sama wartość inwestycji. Proszę Państwa, mamy środki pozyskane z Zarządu Województwa Łódzkiego. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, infrastruktura sołecka na plus. Zrealizowaliśmy budowę centrów zabawy dla dzieci i dorosłych w Nowym Adamowie, dofinansowanie i wartość projektu 73 tysiące. Zrealizowaliśmy Powrót do przyszłości, polega na budowie budynku sołeckiego na potrzeby sołectwa Bróżyczka. Dofinansowanie 100 tysięcy, wartość inwestycji 155 tysięcy. Proszę Państwa, mamy środki pozyskane z budżetu województwa łódzkiego w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju infrastruktury społecznej i rekreacyjnej. Zrealizowaliśmy projekt Remont siłowni w szkole sportowej podstawowej nr 3 wraz z zakupem wyposażenia. Dofinansowanie 62 tysiące, wartość inwestycji 111 tysięcy. Złożyliśmy projekty w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych. I proszę Państwa, mamy w trakcie realizacji budowę ronda na istniejącym skrzyżowaniu drogi krajowej 71 z ulicą Pabianicką w Aleksandrowie Łódzkim. Wartość inwestycji 5 milionów 800, dofinansowanie 4 miliony 275 tysięcy.
Celem projektu jest przebudowa istniejącego skrzyżowania ulicy Pawianickiej z drogą krajową nr 71 ulicą Konstantynowską. Usunięcie kolizji, dopasowanie ciągów pieszych, rowerowych oraz przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w celu dopasowania go do wybudowanego ronda. Realizacja inwestycji poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo, usprawni ruch pojazdów i pieszych. Mamy projekt odrzucony. Jest to budowa ciągu komunikacyjnego łączącego Aleksandr Łódzki z miejscowością Rąbień. Wartość inwestycji planowana była na 10 milionów, a dofinansowanie 9,5. Mamy znowu odrzucony projekt. Budowa kanalizacji w gminie Aleksandrów Łódzki. Dofinansowanie 20 milionów, wartość inwestycji 22. Mamy budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową infrastruktury drogowej, modernizacją oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie, o które się ubiegaliśmy, jest 57 milionów, wartość inwestycji 60. Projekt nie uzyskał akceptacji. W trakcie realizacji mamy projekt rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie. Wartość inwestycji ponad 20 milionów, uzyskane dofinansowanie ponad 17 milionów. Rozbudowa szkoły podstawowej w Rudzie Buga i dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami. Taki jest cel projektu. Powierzchnia użytkowa rozbudowy to 1340 m2. W związku z czym uzyskujemy 6 sal lekcyjnych, 2 sale komputerowe, pokój nauczyciela, pokój socjalny, świetlicę, zespół przedszkolny z zapleczem, gabinety psychologa, pedagoga, terapii sensorycznej, ciągi komunikacyjne i windę. Mamy tutaj również rozbudowę szkoły w miejscowości Bełdów, która polega na budowie nowej części szkoły o powierzchni użytkowej prawie 1400 m2 i dostosowanie jej do osób z niepełnosprawnościami. Mamy tutaj salę chemiczną, fizyczną, połączoną z zapleczem, z salą biologiczną, salę historyczno-geograficzną, pracownię komputerową, zaplecze techniczne, bibliotekę szkolną, świetlicę, toalety, szatnie, oddział przedszkolny z toaletami, stołówkę ze zmywalnią, rozdzielną, pomieszczenie socjalne dla obsługi, ciągi komunikacyjne i windę. Również w ramach tego projektu mamy zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, ławki, krzesła, szafy, pomoce dydaktyczno-naukowe, tablice interaktywne, wyposażenie stołówki, rozdzielni i zmywalni. Proszę Państwa, w trakcie realizacji mamy też projekt. Jest to budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR. Dofinansowanie 4,5 miliona, wartość inwestycji ponad 5 milionów. Naszym celem jest wykonanie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie MOSiR zawierającej wodny plac zabaw z budynkami technologiczno-sanitarnym budynkiem, niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna powierzchnia strefy około 1200 m2. Oczywiście mamy tutaj jeszcze utworzenie terenów wypoczynkowych z elementami małej architektury. Proszę Państwa, w trakcie realizacji mamy projekt budowa ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj. Dofinansowanie to prawie 2 miliony, wartość inwestycji 2 miliony 151 tysięcy. Jest to budowa ulicy Podleśnej o długości około 758 metrów bieżących, 5 metrów szerokości, z budową odcinkowego odwodnienia pasa drogowego od istniejącej nawierzchni asfaltowej w Rudzie Bugaj do drogi gminnej w miejscowości Łobuć. Mamy projekt budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Łódzkim. Dofinansowanie, o które się ubiegaliśmy, to jest 4 miliony 900. Wartość inwestycji 5 milionów. Projekt niestety nie uzyskał akceptacji. Mamy rewitalizację budynku przy placu Kościuszki 20, usytuowanego w ramach zabytkowego układu urbanistycznego Aleksandrowa Łódzkiego. Dofinansowanie, o które się ubiegaliśmy, to 2 miliony 900. Wartość inwestycji prawie 3 miliony. Projekt niestety odrzucony. Mamy projekt rewitalizacja budynków przy ulicy Warszawskiej 2, usytuowanych w ramach zabytkowego układu urbanistycznego Aleksandrowa Łódzkiego. Dofinansowanie 3,5 miliona, wartość inwestycji 3 miliony 600. Projekt został dwukrotnie odrzucony. Mamy projekt renowacja zabytkowego budynku przy ulicy Ogrodowej 7. Dofinansowanie 980 tysięcy, wartość inwestycji 1 milion. Projekt odrzucony dwukrotnie. Mamy kolejny projekt odrzucony dwukrotnie. Jest to remont fontanny w centralnej części zabytkowego zespołu architektonicznego Aleksandrowa Łódzkiego. Dofinansowanie, o które się ubiegaliśmy, 3,5 miliona, wartość inwestycji 5. Mamy renowację zabytkowego budynku przy ulicy Piotrkowskiej 23. Dofinansowanie 980 tysięcy, wartość inwestycji 1 milion. Projekt został dwukrotnie odrzucony. Mamy projekt renowacja zabytkowej siedziby Towarzystwa Śpiewaczego Stanisława Moniuszki, ulica Ogrodowa 10. Dofinansowanie 980 tysięcy, wartość inwestycji 1 milion. Projekt odrzucony dwukrotnie.
Renowacja zabytkowego budynku przy ulicy Ogrodowej, projekt odrzucony dwukrotnie, wartość dofinansowania 2 450 000, inwestycji 2,5 miliona. Proszę Państwa, mamy projekt przyjęty. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Bełdowie. Dofinansowanie 1 959 000, wartość inwestycji prawie 2 miliony. Jest to odcinek od szkoły podstawowej w Bełdowie do granicy z miejscowością Słowak o łącznej długości prawie 2 km. Mamy budowę dróg gminnych w Rudzie Bugaj, projekt na 5 milionów, dofinansowanie 4 miliony 900. Projekt nie uzyskał akceptacji. Mamy projekt rozbudowa drogi powiatowej numer 5166E i 1134E oraz dróg gminnych numer 120003E, 120017E, 120023E w zakresie budowy ścieżek pieszo-rowerowych. Projekt na inwestycja na miarę 30 milionów, dofinansowanie 28500, projekt odrzucony. Mamy projekt przyjęty. Jest to wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. Wartość inwestycji 2 miliony, dofinansowanie 1 900 000. Projekt polega na wymianie 500 opraw sodowych na istniejących słupach oświetlenia ulicznego na energooszczędne z wykorzystaniem technologii LED. Mamy budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Łódzkim. Odrzucony projekt. Dofinansowanie, o które się ubiegaliśmy, to kwota 6 milionów 800 000, wartość inwestycji 8. Mamy projekt modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Aleksandrów Łódzki, projekt odrzucony. Dofinansowanie 3 164 000, wartość inwestycji 3 955 000. Proszę Państwa, jak to wygląda? Wygląda to tak, że w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych, zostało przyjętych 6 wniosków, 22 wnioski zostały odrzucone. Poprawnie złożyliśmy wnioski na kwotę wnioski złożone na 200 tysięcy, otrzymano jedynie 30, niecałe 5 tysięcy, milion, przepraszam, 35 milionów, na prawie 200 milionów, otrzymano 35. Mamy jeszcze również inne pozyskane środki zewnętrzne. Jest to projekt 200 lat historii Aleksandrowa, cykl prelekcji oraz wydarzeń towarzyszących obchodom 200-lecia praw miejskich, dofinansowanie 40 tysięcy, projekt zrealizowano. European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities, dofinansowanie 14,5 tysiąca euro, projekt zrealizowano. Proszę Państwa, w pierwszym spotkaniu udział brali przedstawiciele 15 europejskich państw, odbyło się w chorwackim mieście Rijeka, było ono stolicą europejskiej kultury. Spotkanie było planowane w Aleksandrowie Łódzkim na wrzesień 2020, z powodu pandemii przełożono na 2021. W wyniku projektu powstał mural dla szkoły podstawowej numer 1 na ścianie. Jest to trwały element wizerunkowy projektu Europejskie Miasta, wzmacniający dialog międzykulturowy i zapobiegający dyskryminacji mniejszości i migrantów. Zrealizowano projekt Kino bez biletu, spotkania z gwiazdami, dofinansowanie 40 tysięcy. Wirtualny bieg aleksandrowski z okazji Święta Wojska Polskiego zrealizowano, dofinansowanie 6 tysięcy. I tutaj powiem, że był to pierwszy wirtualny bieg Moro Run w wersji covidowej naszego tradycyjnego biegu z okazji Święta Wojska Polskiego. Odbył się w formie indywidualnej. Każdy z biegaczy miał do pokonania dystans półmaratonu na dowolnie wybranej przez siebie trasie, która musiała zostać udokumentowana za pomocą dowolnej aplikacji. Proszę Państwa, przejdźmy do podsumowania. Proszę Państwa, otóż tak, pomimo tego, że kończył się okres programowania 2014-2020, czyli możliwości pozyskiwania pieniędzy z funduszy unijnych, pomimo tego, że nowy okres programowania 2021-2027 się jeszcze nie zaczął, a nawet bym powiedziała opóźnił, jak się już zaczął, więc również mieliśmy problem z pozyskiwaniem środków, nie było możliwości. Pomimo kryzysu związanego z tą pandemią COVID-19, pomimo trwającą wojną na Ukrainie, gmina Aleksandrów Łódzki aktywnie pozyskiwała środki zewnętrzne, a to są dane. W latach 2018-2024 złożyliśmy 122 wnioski na kwotę ponad 430 milionów złotych. 4 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 27 milionów są cały czas w trakcie oceny. 39 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 321 tysięcy zostało odrzuconych. Milionów, tak, przepraszam, milionów. W ramach 79 przyjętych wniosków pozyskano
kwotę ponad 85 milionów ze środków zewnętrznych. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę i wysłuchanie prezentacji, która dotyczyła pozyskanych środków zewnętrznych w latach 2018-2024. Chciałabym serdecznie podziękować Radzie Miejskiej za okazane zaufanie panom burmistrzom, pani sekretarz, panu skarbnikowi, pani skarbnik za inspirujące pomysły, wyznaczone kierunki rozwoju. To nasze wspólne starania zaowocowały złożeniem 122 wniosków na kwotę 434 milionów, z czego 79 uzyskało akceptację na kwotę 85 milionów. To nie tylko sukces, to także owoc ciężkiej pracy i zaangażowania. Realizowane projekty dotyczą m.in. budowy obiektów sportowych, szkolnych, rekreacyjnych, działalności edukacyjnej, tworząc różnorodne obszary rozwoju naszej gminy. Dziękuję wszystkim zaangażowanym za wspólną pracę na rzecz rozwoju gminy Aleksandrów Łódzki. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Gabrieli za wyczerpujące informacje. Myślę, że dla niektórych były źródłem pierwszy raz takiej wiedzy. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do pani Gabrieli? Tomasz Dominowski, bardzo proszę. Ja chciałem się tylko podpytać, bo jakby ja pani nie znam, pani przewodnicząca przedstawiła tak z imienia, tak po próbach też z nazwiska, pani jest pracownikiem Wydziału Pozyskiwania, tak, środków w urzędzie, tak? Tak, pani jest pracownikiem pozyskiwania środków lata. No dlatego pytam, bo nie znam, no tylko chciałem zapytać, bo wiemy, że mamy tam, chyba będzie zmiana, tak, na stanowisko naczelnika, nie wiem czy... Jeszcze raz, pani Gabriela, jeszcze raz się zgłosimy. To chyba nie jest specjalnie tematem dyskusji. Ja prosiłam o pytania. Ja panią przedstawiłam. Ja przedstawiłam panią z imienia i z nazwiska. Pani jest pracownikiem Wydziału Pozyskiwania Funduszy Unijnych. To nie jest w ogóle tematem. Ja prosiłam o pytania dotyczące pozyskiwania. Ja myślę, że to pani Gabriela nie powinna się tłumaczyć. Od zatrudniania i od tego, na jakim stanowisku jest pan burmistrz, więc bardzo proszę, jeżeli pan ma życzenia, może się pan pytać w urzędzie, bardzo proszę na piśmie o pytanie. Pani Gabriela, nie musi się panu tłumaczyć, na jakim stanowisku pracuje. Bardzo proszę o pytania dotyczące tego sprawozdania, które przygotowała pani Szczepaniak. Dziękuję bardzo, nie widzę pytań. Bardzo proszę, jeszcze raz pan Dominowski się zgłosił, bardzo proszę. Naprawdę pani przewodnicząca, już nie będę komentował, ja naprawdę nie mam żadnego ukrytego celu, nie mam w tym pytaniu, tylko jestem radnym Rady Miejskiej i po prostu z ciekawości chciałem panią poznać, bo nawet jak będę miał jakąś sprawę, proszę nie przeskalać, bo kultura wymaga dania dokończenia wypowiedzi. No. Proszę nie podnosić głosu. Aspiruje pani na wysokie stanowiska, naprawdę no. A pan ma wysokie stanowisko i też jest żenujące, jak się pan zachowuje. Po prostu wiemy, że szykują się zmiany w tym wydziale i chciałem poznać panią, naprawdę nie miałem tu żadnego drugiego dna, a nie została przedstawiona z funkcji pani i tylko o to mi chodziło, tak? I żadnych tutaj naprawdę nie było żadnych. Czekamy na kogoś, czekaliśmy, zwołana przerwa, przyszła pani, przedstawiła pani faktycznie po jakiejś dwukrotnej próbie. Dużo pan mówi, ale o niczym. Okej. Chciałem się panią zapytać, jakby tutaj to odnośnie tego podsumowania na koniec. Wspomniała pani o tym, że pomimo, że kończyła się perspektywa, nie wiem w czym to jakby utrudniło, tak, jeżeli to było jakieś utrudnienie, bo wiem do końca tej perspektywy, która się kończy z końcem tego roku, te nabory były, tak, i można było ubiegać się o środki, więc to nie to, że coś się skończyło, tak jak pokazujemy perspektywę 2020 i nic nie było, bo te nabory trwały, środki były w ramach różnych alokacji przesuwane i nie było to jakieś, nie wiem, specjalne utrudnienie dla wielu gmin. I to chciałbym, żeby pani wyjaśniła, bo też podała pani to w podsumowaniu, że pomimo, że jest opóźnienie w perspektywie, no to jestem też zdumiony, bo te nabory też ruszyły i wiem, że w Europie nie byliśmy krajem jakimś opóźnionym, to były normalnie akceptowane, tak jak w innych krajach, programy regionalne. Nabory są rozstrzygane, są kolejne ogłaszane, więc no nie wiem też, jaki tutaj w związku udało się tak jakby wyczuć, że jest to jakaś, była to jakaś przeszkoda, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę Państwa, mówiąc o perspektywie 2014-2020, my też przygotowujemy projekty, przygotowujemy dokumenty, mamy pewne plany i coś, co jest kwalifikowalne w jednej perspektywie, w drugiej perspektywie kwalifikowalne nie jest, więc mówiąc tutaj o tych problemach, miałam to na myśli, to chyba jest jasne i oczywiste, nie budzi żadnych wątpliwości, natomiast trzeba też powiedzieć, i to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że opóźnienia, bo są opóźnienia,
z konkursami. Konkursy są przekładane. No niestety, proszę Państwa, my mamy pieniądze na rok w budżecie, też planujemy i nie można mówić, że to nie ma wpływu, ma to wpływ bezpośredni. Coś, co możemy zrealizować w tym roku, czy w tamtym mogliśmy, nie mogliśmy złożyć, nie było po prostu takiej możliwości, żeby starać się o to dofinansowanie, więc jest to bezpośrednio związane. I jeszcze, jeśli mogę, tylko przepraszam Pani Przewodnicząca, to jeszcze tylko chciałam powiedzieć, ponieważ wystąpiliśmy o bardzo wiele środków w ramach Polskiego Ładu. Tutaj ten program nie przewidywał ani kryterium oceny merytorycznej, ani oceny formalnej i niestety utrudniło to nam uzyskanie tych środków, nie było procedury odwoławczej. I proszę Państwa, no tutaj, jeśli mówimy o standardach demokratycznych, no to bardzo bym sobie życzyła i Państwu, i wszystkim mieszkańcom, żeby tak się więcej nie zadziało. Dziękuję bardzo. Radny Dominowski, bardzo proszę. Ja myślę, że należy się też, ponieważ no, tych tematów było bardzo wiele i zdaję sobie sprawę, że trzeba było tylko hasłowo o niektórych tematach powiedzieć, tak? Natomiast no, myślę, że wszyscy, żeby byli świadomi, że mówiła Pani również o projektach pozyskiwanych przez PGKiM, tak? Czy mówiła Pani, rozumie, też o Związku Międzygminnym Bzura, tak? Czyli to było tam złączone, nie było na te piaski bankowe, to nie było, tak? Związane z, mi się wydawało, że to okej. Okay. Ale na pewno PGKiM, z tego co ja tam wyłapałem, tak? No, to bezwzględnie, tak? No to tyle z mojej strony, dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Jeszcze raz proszę się zgłosić. O, proszę teraz. Tutaj były rzeczywiście środki pozyskane przez gminę Aleksandrów-Łódzki, również jest to PGKiM, są to jednostki urzędu, jednostki podległe, natomiast nie uwzględniliśmy środków pozyskiwanych przez szkoły i przedszkola. Myślę, że tego i tak już było dla Państwa sporo. Jeżeli Państwo chcą nieco bardziej dokładnie wiedzieć, my możemy naprawdę przygotować jeszcze inne, bardziej rzeczowe czy przedmiotowe i szczegółowe prezentacje. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych pytań. Dziękuję bardzo za to obszerne przygotowanie sprawozdania realizacji programu pozyskiwania środków zewnętrznych. Przechodzimy do punktu 9. Interpelacji radnych. Do biura rady nie wpłynęła żadna interpelacja. W takim razie proszę Państwa o w punkcie 10. o pozwolenie o zagłosowanie nad zmianą porządku obrad. Wczoraj na komisji ta uchwała była omówiona przez panią skarbnik i pana skarbnika. Dotyczy to wieloletniej prognozy finansowej, która łączy się ze naszymi zmianami budżetu i zmian w budżecie. I proponuję Państwu, aby ten punkt, czyli przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF-u, znalazł się w punkcie 27, czyli na końcu naszego procedowania nad uchwałami, a trzy następne punkty przesuną się o jeden, czyli 28 odpowiedzi na interpelacje, których, no tak jak powiedziałam, dzisiaj nie będzie, 29 zapytania, wolne wnioski, informacje i 30 zamknięcie obrad Sejmu. Bardzo bym prosiła o sesję, oczywiście, tak, oczywiście. Nie, nigdzie się nie spieszę. Wolałabym tutaj panu pograć na nerwach. Bardzo proszę panów informatyków o przygotowanie naszej zmiany. Ja bym radziła nad swoją popracować. Dobrze, czyli najpierw odświeżamy, bo tak? Bez odświeżania, dobrze. W takim razie proszę Państwa, zagłosujemy nad tą zmianą, którą Państwu zaproponowałam. Bardzo proszę Państwa o potwierdzenie kworum. Radny Lemański. Dobrze, dziękuję bardzo. Mamy 20 osób obecnych, jednego nieobecnego radnego. Dziękuję i głosujemy nad zmianą nad porządkiem obrad. Bardzo proszę. Dziękuję. 20 głosów za, jeden nieobecny. Zmiana została dokonana. Dziękuję Państwu bardzo. I przechodzimy w takim razie do punktu 11. Przyjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Aleksandrów Łódzkiej na 2024. Wczoraj
było to dokładnie omówione, więc bardzo proszę dzisiaj, we wtorek też, tak? We wtorek nie, wczoraj było omówione. Też, no to dobrze, i wczoraj, i we wtorek. Bardzo proszę o pokrótkie wprowadzenie przedmiotu tej uchwały. A już, bo już się mi zakam. Bardzo proszę. Proponowany projekt uchwały składa się z uchwały oraz 6 załączników. Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8 388 649 12 groszy, na którą składają się kwota 5 854 82 zł. Jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Kwota 2 450 646 jest to część rozwojowa subwencji ogólnej. 76 736 z Funduszu Pracy na Organizację Prac Społeczno-Użytecznych. Kwota 7 185 12 groszy, która wynika z uwzględnienia środków na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe. Ponadto zwiększa się przychody w wysokości 5 820 305 52 grosze wynikające z rozliczenia budżetu roku 2023 roku i jednocześnie zwiększamy też wydatki o tą samą kwotę. Jest to załącznik numer 3. Przenosimy w planie wydatki budżetu gminy na łączną kwotę 1 776 406 15 groszy. Zmianie ulega plan zadań inwestycyjnych gminy, polega na wprowadzeniu 8 nowych zadań i zmianie planowanej kwoty wydatków 6 zadań, powodując łączne zwiększenia wartości planów wydatków majątkowych w 2024 na kwotę 4 839 639 99 groszy. Jest to załącznik numer 4. Wprowadzamy parking na osiedlu Wyzwolenia przy Wyzwolenia 18 100 tysięcy zł, budowa wiaty przystankowej w Prawęcisach 12 tysięcy zł, budowa bloku komunalnego, są to środki na, przy ulicy Pabianicka 81 na 83, są to środki na dokumentację 159 tysięcy, budowa budynku socjalnego dla OPS-u 51 660. Będzie to miejsce pobytu, ale i przygotowanie osób w nich mieszkających do prowadzenia samodzielnego życia, jak również będzie to miejsce dla ofiar przemocy. Jako piąte zadanie wprowadzamy modernizację budynków komunalnych 300 tysięcy, termodernizację budynku straży OSP w Rąbieniu, jest to kolejny etap 500 tysięcy. Remont pomieszczeń szatni napływalni Olimpijczyk w ramach programu Infrastruktura Sportowa Plus wkład własny 73 500 oraz kwotę 12 200 jako budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie MOSiR. Jest to uregulowanie należności, zapełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową parku linowego. Zmianie ulega brzmienie paragrafu 3 i 5 uchwały 80 na 570 w sprawie uchwalenia budżetu. Zwiększamy o 1 700 000 rezerwę ogólną, jak również zmianie ulega brzmienie załącznika numer 4 i 5 do uchwały 80 na 570, gdzie zmienia się nam plan dotacji. Zwiększamy ten plan dotacji na wymianę piecy o 700 tysięcy. Środki, które wprowadzamy jako nadwyżkę środków z 2023 roku, nie wszystkie zostają rozdysponowane, tylko jak Państwo widzą, na przykład znajdują się one w tej rezerwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę, tak jak mówiłam, uchwała omówiona na komisjach. Bardzo proszę komisję w takim razie o odczytanie projektu uchwały. Uchwała numer 82 przez 579 przez 24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Państwa o potwierdzenie kworum.
Dominowski Mieczysław, Szewczyk Piotr, Marek. Dziękuję bardzo i przystępujemy do głosowania. za, 1 wstrzymujący. Uchwała została przyjęta. Dziękuję Państwu bardzo i przystępujemy do następnego punktu. Przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13/91/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których gmina Aleksandrów jest organem prowadzącym. Bardzo proszę. Pani Naczelnik. Była omówiona, oczywiście, że była omówiona na komisji, ale może odczytam, dopóki pani naczelnik się nie pojawi, odczytam państwu opinię kuratora Dobrze, ale to i tak muszę odczytać, więc odczytam najpierw przed panią naczelnik opinię kuratora, łódzkiego kuratora oświaty. Na podstawie artykułu 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe po analizie treści projektu uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 roku przekazanego pismem z dnia 26 stycznia 2024 roku pozytywnie opiniuję projekt uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim w sprawie zmiany uchwały nr 13/91/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019. Uzasadnienie. Analiza treści projektu uchwały wraz z załącznikiem wykazała, iż do załącznika do uchwały nr 13/91/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 roku wprowadzono zmiany polegające na dodaniu nowo powstałych ulic do obwodów szkół podstawowych. Szkoły podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim, Szkoły podstawowej nr 4 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim, Szkoły podstawowej imienia Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie, Szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi imienia Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj. Wskazane zmiany nie budzą wątpliwości co do ich zasadności. Biorąc pod uwagę powyższe, należało stwierdzić, co następuje. Podpisane przez pełniącego obowiązki łódzkiego kuratora oświaty Janusza Brzozowskiego. Czy pani naczelnik króciutko, czy bo uchwała była. Tak, omawiana była. To może inaczej. Czy państwu, czy ktoś z państwa chce zadać pytanie do tego projektu uchwały? Myślę, że projekt bardzo jasny i nie budzący żadnych sprzeciwów, a nawet była taka potrzeba, żeby te ulice przecież znalazły się w obwodach, wszystkie ulice, które są nowe. Czy macie państwo pytanie do pani naczelnik? Nie widzę. No w takim razie dziękuję bardzo pani naczelnik, a państwa proszę o potwierdzenie kworum. Nie pokazało nam się paseczek na kworum. A, no tak, przepraszam. Proszę komisję o uchwały i wniosku o odczytanie projektu uchwały. System mnie pilnuje. Uchwała nr 82/580/24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 13/91/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których gmina Aleksandrów jest organem prowadzącym oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 roku.
Dziękuję bardzo. I teraz bardzo proszę Państwa o potwierdzenie kworum. Dziękuję. I przystępujemy do głosowania. Dwadzieścia głosów za, jeden nieobecny. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Jesteśmy w punkcie 13. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w 2024 roku do realizacji wykonania powierzonej przez powiat Zgierski organizacji Igrzysk Dzieci Młodzieży Szkolnej Licaliady. Coroczna uchwała, która nie ulega też jakiejś dyskusji. No dobrze, też uchwała została omówiona na komisji. Czy nasunęło się Państwu jakieś pytanie, to teraz w tym momencie jest czas na to. Nie widzę. W takim razie proszę komisję o odczytanie projektu uchwały. Daj głos. Daj głos. Hał. Uchwała nr 82/581/2024 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia w 2024 roku do realizacji wykonania powierzonej przez powiat Zgierski w drodze porozumienia organizacji Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licaliady w Czulboju Lekkoatletycznym, biegach przełajowych i lidze lekkoatletycznej jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o potwierdzenie kworum. Panie Bogdanie. Dziękuję i przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 20 głosów za, jeden nieobecny. Uchwała została przyjęta. I następny projekt uchwały. Przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą Korpus Wsparcia Seniorów na 2024. I bardzo proszę pani Irena Kajszczak. Proszę Państwa, przystępujemy do programu osłonowego pod nazwą Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok. Program ma na celu wsparcie seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem bądź ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które no nie są w stanie zapewnić im tutaj wszystkich potrzeb. Program osłonowy to dwa moduły. My wchodzimy w ten drugi moduł. Są to opaski bezpieczeństwa, czyli tak zwana opieka na odległość. Program finansowany jest w 80% z budżetu państwa, 20% to wkład własny gminy. Realizatorem programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej. Planujemy wstępnie zakup 100 opasek bezpieczeństwa. Taka opaska bezpieczeństwa zawiera przycisk bezpieczeństwa sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcję umożliwiającą komunikowanie się z medycznym centrum obsługi i opiekunem, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe, czyli puls i saturację. Złożyliśmy już takie wstępne zapotrzebowanie w CAS-ie do Urzędu Wojewódzkiego. Czekamy na otrzymanie środków i bardzo proszę o przyjęcie przedstawionej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Myślę, że to jest bardzo potrzebna inicjatywa. Zresztą mieliśmy już taki program kiedyś realizowany. Teraz te opaski będą bardziej nowoczesne. Myślę, że jeszcze łatwiejsze do obsługi przez seniorów i przez rodziny. Nie widzę pytań. W takim razie proszę komisję o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 82/582/2024 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku w
w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Państwa o potwierdzenie kworum. Dziękuję i przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. 20 głosów za, 1 nieobecny. Uchwała została przyjęta i przechodzimy do następnego projektu. Przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie na 24-26. Bardzo proszę, pan dyrektor Sławomir Michalak. Szanowni Państwo, program wspierania rodziny na lata 2024-26 jest kontynuacją wcześniejszego 3-letniego programu 21-23. Program ten ma za zadanie wsparcie rodzin z terenu Aleksandrowo-Łódzkiego w swoich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych w zapewnieniu wsparcia i poradnictwa. Przeprowadzono diagnozę środowiska i problemu. Diagnoza obejmuje pomoc, jakiej udzielamy w Ośrodku Pomocy Społecznej rodzinom. Jeżeli chodzi o rzeczy podsumowujące plan, znaczy program wspierania rodziny poprzedni, będę przedstawiał to na następnej sesji. I jak gdyby, Szanowni Państwo, powiem tylko, co jest głównym celem tego programu, tak? Bo przeprowadziliśmy analizę SWOT, czyli mocne, słabe strony, zagrożenia i szanse dotyczące programu. I tak na dobrą sprawę głównym celem jest poprawa, zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. I tutaj podzieliliśmy to na zadania i cele szczegółowe, czyli zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych rodzin. Tutaj rola ośrodka, jeżeli chodzi o wsparcie rodzin z dziećmi w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobieganie ich marginalizacji i degradacji społecznej. Tutaj ośrodek i wszystkie instytucje pracujące na rzecz dzieci, czyli poradnia psychologiczno-pedagogiczna, szkoły, przedszkola. Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowych w budowaniu i utrzymaniu systemu wspierania rodziny. Tutaj też pozyskanie środków zewnętrznych. Realizowaliśmy w poprzednich latach 22-23 program Bliżej Rodziny. Wystąpiliśmy z ponownym wnioskiem o dofinansowanie. Jest on w trakcie oceny. We wniosku ujęte jest zarówno poradnictwo dla rodzin, jak i działania Steedwalkerów. Mam nadzieję, że uda nam się przejść przez merytoryczną ocenę i będziemy w trakcie negocjacji już w najbliższym czasie. Ważne jest w ramach programu wspieranie kobiet i rodzin ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych. To jest to tak zwana ustawa za życiem. Tutaj też pracownicy, asystenci, pracownicy socjalni, osoby zgłaszające się z takimi problemami starają się zaopiekować wszelki możliwy dostępny sposób zgodnie ze swoją profesjonalną wiedzą. No i oczywiście wszelkiego rodzaju działalności profilaktyczne na rzecz rodziny, czyli informacyjno-edukacyjne, tworzenie projektów profilaktycznych, uczestnictwo w konferencjach, w szkołach. Jeżeli chodzi o cały program, to jesteśmy jak gdyby skupieni przede wszystkim na współpracy wszystkich instytucji pracujących na rzecz rodziny. Dziękuję. Jeżeli pytania, to oczywiście. Dziękuję. Czy macie Państwo pytania do pana dyrektora? Bardzo proszę. Nie widzę. Dziękuję bardzo. W takim razie proszę komisję o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 82 łamane przez 583 łamane przez 2024 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Aleksandrów Łódzki na lata 2024-2026. Dziękuję bardzo. Proszę o potwierdzenie kworum. Dziękuję i przystępujemy do głosowania.
Dziękuję. 20 głosów za, przy jednym nieobecnym. Uchwała została przyjęta. I następny projekt uchwały dotyczący ustanowienia świadczenia pieniężnego na rzecz rodzin pod nazwą Aleksandrowski Bilet dla Dzieci i Młodzieży. I bardzo proszę. Bardzo proszę. Pani Wioletta Trawińska. Drewnowska, przepraszam. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, pozwolę sobie przedstawić projekt uchwały ustanawiającej świadczenie pieniężne na rzecz rodziny pod nazwą Aleksandrowski Bilet dla Rodziny i Młodzieży od 4 lat do ukończenia 25 roku życia, będących mieszkańcami gminy Aleksandrów Łódzki, uczęszczających do przedszkoli, szkół lub na uczelnię oraz określania szczegółowych zasad jego przyznawania i wysokości. Podjęta przez Państwa uchwała w maju 2023 roku w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji umożliwiła od października 2024 roku przyznawanie uprawnień do bezpłatnego biletu dla dzieci i młodzieży korzystających z transportu gminnego. Wyżej wymieniona uchwała, oparta w przepisach wskazanej wyżej ustawy, nie pozwalała natomiast przyznawać uprawnień na linie gminne. Wychodząc z założenia, iż społecznie uzasadnione jest objęcie wsparciem także dzieci i młodzieży korzystających z przejazdów publicznym transportem zbiorowym, którego organizatorem nie jest gmina Aleksandrów Łódzki, oraz mając na uwadze postulaty mieszkańców, poszukiwane były rozwiązania w wyżej wymienionym zakresie. Rozwiązanie znaleziono w ustawie o świadczeniach rodzinnych w artykule 22b. Na mocy przedłożonego Państwu do procedowania dokumentu rodzice, opiekunowie małoletnich dzieci oraz pełnoletni mieszkańcy gminy do 25 roku życia będą mogli ubiegać się o refundację poniesionych kosztów w związku z dojazdem do i ze szkoły transportem zbiorowym innym niż transport komunikacji gminnej. Należy wskazać, iż przyznane uprawnienie nie jest uwarunkowane kryterium dochodowym. Ważny do podkreślenia jest także fakt, iż przedłożony projekt uchwały nie ogranicza możliwości ubiegania się o uprawnienie na podstawie uchwały majowej. Tutaj pozwolę sobie na pewien przykład. Mamy tutaj na myśli chociażby taką sytuację, gdzie uczeń mieszkający na terenie Krasnodębów chciałby dojechać do Łodzi, bo tam ma uczy się, nie wiem, w liceum czy studiuje. W takiej sytuacji na mocy przedłożonego Państwu projektu będzie mógł wnioskować o refundację kosztów w Ośrodku Pomocy Społecznej, bo realizatorem tego świadczenia będzie Ośrodek Pomocy Społecznej. I jednocześnie z uwagi na to, że również, znaczy i równocześnie będzie mógł wnioskować o przyznanie bezpłatnego biletu na dotychczasowych warunkach w ramach komunikacji gminnej, dzięki czemu będzie miał nie tylko zapewniony dojazd właśnie tą komunikacją, nazwijmy to w transporcie prywatnym, ale także komunikacją gminną. Mając powyższe na uwadze, przedkładamy Państwu projekt uchwały ustanawiającej świadczenie pieniężne na rzecz rodziny pod nazwą Aleksandrowski Bilet dla Dzieci i Młodzieży od 4 lat do ukończenia 25 roku życia, będących mieszkańcami gminy Aleksandrów Łódzki, uczęszczających do przedszkoli, szkół lub na uczelnię oraz określenia szczegółowych zasad jego przyznawania i wysokości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt był omawiany na komisji. Ale takie, ja na niej nie byłam. Trochę takie zagmatwane i dosyć to skomplikowane. Rozumiem, że jest to, ta uchwała wychodzi naprzeciw tym, którzy korzystali z dojazdów na przykład do Podębic środkiem transportu, który jest całkowicie linią prywatną, nie jest w porozumieniu z Aleksandrowem, tak? To będzie takie Znaczy to takie najprostsze, wydaje mi się, żeby zrozumieć, o co chodzi. Tak ja, tak. Nie słychać panią. Bardzo proszę. Już.
Można już, a przepraszam. Na mocy tej uchwały będzie można wnioskować o refundację kosztów związanych z właśnie korzystaniem przez dzieci czy młodzież od 4 lat do 25 roku życia z transportu na liniach innych niż gminne. Więc tak jak najbardziej będzie można między innymi środkami transportu tego prywatnego dojechać chociażby właśnie do Pabiani czy Konstantynowa. O to wnioskowali mieszkańcy. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy państwo, jeszcze ktoś z państwa ma pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję bardzo pani. Bardzo proszę o odczytanie projektu. Uchwała nr 82, łamane na 584, łamane na 24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego na rzecz rodziny pod nazwą Aleksandrowski Bilet dla Dzieci i Młodzieży od 4 lat do ukończenia 25 roku życia, będących mieszkańcami gminy Aleksandrów Łódzki, uczęszczających do przedszkoli, szkół lub na uczelnię oraz określenia szczegółowych zasad jego przyznawania i wysokości. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę państwa o potwierdzenie kworum. Radny Parysiewicz. Dziękuję bardzo. I przystępujemy do głosowania. Radny Dominowski. Dziękuję bardzo. 20 głosów za, 1 nieobecny. Uchwała została przyjęta i przechodzimy do punktu 17. Przyjęcia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pierwsza z geodezyjnych uchwał dzisiaj omawianych. A bardzo proszę, pani Agnieszka Ziombka przedstawia nam dzisiejszy projekt. Bardzo proszę o zgłoszenie się. Bardzo proszę już. Witam państwa bardzo serdecznie. Pierwsza uchwała z pakietu geodezyjnego dotyczy zmiany planu miejscowego w Rąbieniu. Jest to teren położony przy rozjeździe dróg przyrodniczej, tęczowej i cedrowej. Obszar opracowania ma powierzchnię około 0,8 hektara. Obecnie w planie mamy fragmentarycznie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, teren leśny i tereny dróg. Po zmianie planu będą tam tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami, pozostanie teren lasu i pozostaną tereny komunikacji w postaci drogi lokalnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Proszę komisję o odczytanie projektu. Uchwała nr 82. Przez 585, przez 24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Rąbień w rejonie ulicy Cedrowej. Dziękuję bardzo. Proszę o potwierdzenie kworum. Dziękuję bardzo i przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 19 głosów za, 1 przeciw i 1 nieobecny. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. I następny projekt uchwały. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obrębu wiejskiego Bełdów i bardzo proszę pani Agnieszka Ziombka po raz drugi. Jeszcze raz. Teraz. Kolejna uchwała dotyczy zmiany planu w Bełdowie. Jest to obszar położony między cmentarzem a rozjazdem dróg w kierunku Słowak, Sanie i Zgniłe Błoto. Obszar opracowania powierzchniowo ma około 14 hektarów. Obecnie w przeważającej części są tam uprawy polowe i ogrodnicze.
po zmianie planu będą tereny zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej wolnostojącej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Proszę komisję o odczytanie projektu. Bełdów. Nie, przepraszam, pierwsza była Cedrowa. Teraz, a wyświetliła się inna uchwała, tak? Pytanie do pana informatyka. Pani Magda, można jeszcze raz? Rozumiem, rozumiem. Nie zwróciłam na to uwagi, co było. Głosowaliśmy, była ulica Cedrowa, a głosowaliśmy Bełdów. Tak, teraz będzie. Teraz. Nie, nie. Chwileczkę cierpliwości, musimy tutaj z panią mecenas, czy musimy to powtórzyć, czy nie. Ponieważ odczytana uchwała przez Komisję Uchwał i Wniosków była odczytana poprawnie dotycząca ulicy Cedrowej, a tylko na wyświetlaczu pokazała nam się zła uchwała, to głosowaliśmy nad Cedrową. I tak będzie, tam w informatycznym programie. Teraz będziemy głosowali nad obrębem wiejskim Bełdów. Nie ma wyniku wcześniejszego, bo wcześniejsze było nad Cedrową, bo przeczytaliście dobrą uchwałę. Nie, przepraszam za to zamieszanie. Momencik. Dobrze, zamkniemy okno, sprawdzimy. Wynik. No jest tu, przeskoczone jest. Nie. Niestety w programie informatycznym mamy rzeczywiście przesunięcie, mimo tego, że było dobrze odczytane, jest źle. Teraz musimy wrócić do punktu 17 i Cedrowej. Czy możemy skasować to poprzednie głosowanie? Nie ma możliwości, pani mecenas, co mamy teraz zrobić? Pani mecenas proponuje nam zrobienie reasumpcji głosowania, czyli bardzo modne to jest w ostatnich latach. Czyli proszę Państwa, najpierw zrobimy reasumpcję głosowania ulicy Cedrowej, czyli bardzo proszę jeszcze, nie będziemy tego kasować, najwyżej to już nie będzie w protokole, jeżeli wyjdzie nam inne głosowanie, tak? Więc najpierw przegłosujemy Cedrową jeszcze raz. Proszę Komisję Uchwał i Wniosków jeszcze raz o odczytanie projektu ulicy Cedrowej. Uchwała nr 82/585/24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Rąbień w rejonie ulicy Cedrowej. Dziękuję bardzo i bardzo proszę teraz Państwa o potwierdzenie kworum.
Jeszcze jeden, tak, pan radny Bogdan. Jest, dobrze, 20 obecnych. Dziękuję i przystępujemy do głosowania. Dziękuję, z 20 głosów za. I tutaj w zasadzie nie było reasumpcji, tylko poprawne głosowanie. Reasumpcję przeprowadzimy przy następnym projekcie dotyczącym Bełdowa, który został już omówiony. Nie mieliście państwo pytań i tutaj zrobimy reasumpcję głosowania, które było zagłosowane jakby nie w tym miejscu. Bardzo proszę państwa o potwierdzenie kworum. Tak, jesteście już? Momencik. Już możemy. Proszę o potwierdzenie kworum. A nie, przepraszam, odczytanie projektu uchwały, oczywiście. Już ja też wpisuję się w ten chaos, przepraszam państwa. Paweł. Uchwała numer 82 łamane przez 586 łamane przez 24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Bełdów w rejonie drogi powiatowej nr 1134E. Dziękuję bardzo i teraz przystępujemy do głosowania, czyli najpierw potwierdzamy kworum. Mamy 20 osób obecnych, jeden nieobecny. Dziękuję i przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Jeden wstrzymujący, 19 za, jeden nieobecny, czyli głosowanie jest inne niż było to pomylone. To musimy zwrócić na to uwagę. Dziękuję państwu za czujność. Ja tu bardziej patrzę w tablet niż na tą tablicę. Także dziękuję państwu za czujność. Wyprostowaliśmy nasze obrady, jest już wszystko ok. Przechodzimy do punktu 19. Przyjęcia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania obrębu wiejskiego Bróżyczka Mała i bardzo proszę pani Agnieszka. Jeszcze raz poproszę. O, teraz. Kolejna zmiana planu dotyczy obszaru położonego w sołectwie Bróżyczka Mała w pobliżu granicy z miastem Zgierz. Obszar opracowania 6,5 hektara. Obecnie są to tereny upraw polowych i ogrodniczych, tereny leśne. Wprowadzamy tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Pozostają fragmentarycznie tereny rolnicze i teren lasu. Dziękuję. Dziękuję. Czy macie państwo pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Proszę komisję o odczytanie projektu. Uchwała numer 82, łamane na 587, łamane na 24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Bróżyczka Mała przy granicy z miastem Zgierz. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę państwa o potwierdzenie kworum. Paweł, radny Stasiak wyszedł. W takim razie dziękuję. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 18 głosów za, jeden wstrzymujący, dwóch nieobecnych. Uchwała została przyjęta. I przechodzimy do następnej uchwały w sprawie przyjęcia zmian planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu wiejskiego Bróżyczka Mała. Bardzo proszę pani Agnieszka. Jeszcze raz. O, teraz dobrze. Nie, błąd. Jeszcze raz. Za szybko.
Jest okej. Dobra. Kolejna zmiana planu, również Brużyczka Mała. Tym razem plan położony jest niedaleko drogi Aleksandrów Łódzki-Grotniki. Obszar opracowania 2,5 hektara. Tak jak poprzednio, w obecnym planie teren upraw polowych i ogrodniczych. Wprowadzamy tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojącej. Pozostają fragmentarycznie tereny zieleni niskiej oraz wprowadzamy tereny komunikacji w postaci dróg dojazdowych i wewnętrznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę komisję o odczytanie projektu. Uchwała nr 82 przez 588 przez 24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Brużyczka Mała. Dziękuję bardzo. Proszę o potwierdzenie kworum. Dziękuję i przystępujemy do głosowania. Nie. Dziewiętnaście głosów za, jeden wstrzymujący, jeden nieobecny. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. I następny projekt uchwały dotyczący obrębu wiejskiego Wola Grzymkowa. I bardzo proszę, zmiana prelegenta. Tak, pan Markowski. Dziękuję. Obszar zmiany tego planu ma powierzchnię około 38 hektarów. Składa się z dwóch fragmentów, jak Państwo widzieliście na załączniku graficznym do tej uchwały. Zachowujemy tutaj istniejące tereny zabudowy zagrodowej oraz tereny leśne. Wprowadzamy zabudowę mieszkaniową na większości tego obszaru oraz na terenie tym mniejszym, leżącym na vis-a-vis wobec hydrat. Wprowadzamy tereny usługowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Proszę komisję o odczytanie projektu. Dobrze. Uchwała nr 82 łamane przez 589 łamane przez 24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Wola Grzymkowa w rejonie dróg powiatowych nr 1134E i 5166E oraz ulicy Forsycjowej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o potwierdzenie kworum. Dominowski Tomasz, dobrze. Mamy 20. Dziękuję bardzo. I przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. 19 głosów za, jeden wstrzymujący, jeden nieobecny. Uchwała została przyjęta. I następny projekt geodezyjny dotyczący obrębu wiejskiego Ciężków. I bardzo proszę. Dziękuję. Obszar przystąpienia do tej uchwały wynosi około 30 hektarów. Znajduje się w zachodniej części obrębu Ciężków. Zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w studium jest przewidziana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję. Proszę komisję o odczytanie projektu. Uchwała nr 82 łamana na 590 łamana na 24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Ciężków przy granicy z obrębem wiejskim Bełdów. Dziękuję bardzo. Proszę o potwierdzenie Państwa kworum. Dziękuję i przystępujemy do głosowania.
18 głosów za, 2 wstrzymujących, 1 nieobecny. Uchwała została przyjęta i następny projekt uchwały geodezyjnej dotyczącej Woli Grzymkowej. I bardzo proszę, pan naczelnik Paweł Bojda. Dzień dobry państwu. Proszę o przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bazyliowej. Jest to droga położona w miejscowości Wola Grzymkowa. Jest to droga prywatna i z wnioskiem takim wystąpili wszyscy współwłaściciele tej działki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że nie ma pytań, ale zapytam, czy macie państwo jakieś pytania? Nie widzę. Proszę komisję o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 82 przez 591 przez 24 w sprawie Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Grzymkowa położonej w gminie Aleksandrów Łódzki. Dziękuję. Nie musi być podana. A, tam w treści później jest podana Bazyliowa, tak? Dobrze, przepraszam bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę państwa o potwierdzenie kworum. Dziękuję i przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. 20 głosów za, 1 nieobecny. Uchwała została przyjęta. I następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 39 przez 249 przez 97 w sprawie nadania nazw ulicom. I pan naczelnik, bardzo proszę. Jeszcze raz, bo coś nam błąd. O, jest ok. Tak. Jest to uchwała dotycząca zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom i uchwała ta polega na, jak gdyby ma na celu dalszą kontynuację ulicy Suchej położonej w miejscowości Rąbień poprzez dodanie kolejnych działek drogowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że nie podlega dyskusji, ale może ktoś z państwa ma jakieś pytanie, to bardzo proszę. Nie widzę. Bardzo proszę w takim razie Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 82 łamane przez 592 łamane przez 24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 39 łamane przez 249 łamane przez 97 w sprawie nadania nazw ulicom. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę państwa o potwierdzenie kworum. Dziękuję bardzo i przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 20 głosów za, 1 nieobecny. Uchwała została przyjęta. I następny projekt w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Szanowni państwo, Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 24 stycznia jednomyślnie przyjęła plan pracy Komisji na rok 2024, który stanowi załącznik do zaproponowanego projektu uchwały. Proszę o przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję. Macie państwo jakieś uwagi do tego projektu? Nie widzę. Przepraszam. Proszę komisję o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 82 łamane na 593 łamane na 2024 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. Dziękuję bardzo. Proszę o potwierdzenie państwa kworum. Dziękuję i przystępujemy do głosowania.
20 głosów za, 1 nieobecny. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. I ostatni projekt dziś, a nie, przepraszam, jeszcze 26. Jesteśmy w punkcie 26. Przyjęcia uchwały w sprawie zniesienia pomników przyrody. I bardzo proszę, kto będzie nam... Nie ma Dominiki. Omówiona była. Tak, była omówiona, czy tak, była omówiona na komisji. Rozumiem, że nie macie Państwo pytań? Dobrze, dziękuję Państwu bardzo. W takim razie proszę komisję o odczytanie projektu. Uchwała numer 82, tam jest jeden chyba, błąd. Przez 594 przez 24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zniesienia pomników przyrody. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o potwierdzenie kworum. Dziękuję bardzo i przystępujemy do głosowania. Dziewiętnaście za, jeden wstrzymujący się, jeden nieobecny. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. I ostatni na dzisiaj projekt uchwały. Przyjęcie uchwały w sprawie WPF-u. I bardzo proszę, pan skarbnik, tak? Proszę Państwa, tak jak wczoraj już tłumaczyłem i wyjaśniałem na posiedzeniu Komisji Finansów, dostosowujemy zapisy w naszej prognozie finansowej, która dotyczy okresu 2024-2030, w tej części, które dotyczą roku 2024, właśnie do zgodności z budżetem tego roku. No, kilka czy kilkanaście uchwał temu przyjęliście Państwo, czy wyraziliście zgodę na wprowadzenie zmian, wprowadzenie dodatkowych dochodów, czy wprowadzenie rozliczenia roku 2023 w postaci przychodów. Macie wszystkie te nowe liczby naniesione na rok 2024 w prognozie. Macie też w załączniku numer 2 naniesione zmiany dotyczące tych przedsięwzięć, które w naszym WPF-ie znajdują. A mam tutaj na myśli dwa zadania, czy to jest rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Buga i w Bełdowie i modernizacja budynków komunalnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę komisję o odczytanie projektu. Uchwała numer 82 łamane przez 595 łamane przez 24 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 80 łamane przez 569 łamane przez 24 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2024-2030. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Państwa o potwierdzenie kworum. Dziękuję bardzo i przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 20 głosów za, 1 nieobecny. Uchwała została przyjęta. Na tym zakończyliśmy dzisiaj procedowanie nad uchwałami. W punkcie 28 nie mamy interpelacji. Jesteśmy w punkcie 29. Zapytania, wolne wnioski, informacje. Bardzo proszę, kto chciałby zabrać w tym punkcie głos. Bardzo proszę, radny Zalega. Dziękuję. No więc ja chciałem ponowić swoje wcześniejsze pytanie. Czy ktoś z kierownictwa, z Państwa z kierownictwa urzędu jest w stanie mi odpowiedzieć, dlaczego do tej pory nie opublikowano, nie udzielono mi odpowiedzi na zapytanie dotyczące kosztów organizacji SDL, gdzie domagałem się przedstawienia faktur tych większych powyżej 5 tysięcy. Ja przypomnę Państwu, że to jest festiwal, na który gmina za organizację, którego gmina płaci 1 300 000 zł, a my tak naprawdę nie wiemy ani komu płaci, ani tego komu płacimy, za co płacimy, czy te wydatki są zasadne. Więc proszę odpowiedzieć, dlaczego nie otrzymałem odpowiedzi i czy ją otrzymam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Pan burmistrz. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pana pytanie, to pana wniosek został rozpatrzony. Udzieliliśmy panu odpowiedzi. Rozumiem, że nie w pełni pan jest usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Proszę jeszcze raz złożyć taki wniosek. Natomiast ja w tej chwili nie jestem w stanie ocenić, czy te informacje, o które pan prosi, możemy panu udostępnić, czy to jest informacja publiczna. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Zalega. No ja nie widzę powodu, żebyśmy nie mieli jako mieszkańcy, jako radni wiedzieć, na co wydajemy taką kwotę. No przecież gdybyśmy wszystkie kwoty chowali przed sobą, no to do czego by doszło? No szanowni państwo, to chyba jest niepoważne traktowanie radnych, mieszkańców. To jest zaprzeczenie transparentnego sposobu prowadzenia gminy i to jest nie do przyjęcia. No proszę o odpowiedź i udostępnienie tych faktur. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać w tym punkcie głos? Nie widzę. W takim razie dziękuję państwu bardzo. Zamykam 82. sesję Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim na dzień dzisiejszy. Pewnie spotkamy się jeszcze raz. Do zobaczenia państwu.